Dzień dobry, dobry wieczór. Jesteśmy we trzech. Bardzo jest was strasznie dużo, co nas niezmiernie cieszy. 357 osób, 8 na starcie samym. Hello. Cześć. Hello. Cześć, cześć. Maciej, Sławek, Andrzej. Bardzo mi miło mieć tak znamienitych gości tutaj. Bardzo miło mi, że wy tu jesteście. I na samym początku od razu oczywiście muszę podziękować firmie Lingaro, dzięki której to jest możliwe i dzięki której mamy możliwości tutaj się spotkać, co nas bardzo cieszy. Mamy obsuwę, ale ostatnio byliśmy w kinie na Bohemian Rhapsody. Sławek nie był? Nie wiem, czy czas, ale będę. Sławek nie był, Andrzej był po raz pierwszy, ja byłem po raz czwarty. Freddy uczy, że trzeba się spóźniać. Prawdziwy artysta jest zawsze spóźniony. Uczy też. My jesteśmy artystami podobno. Jestem rzemieślnikiem. Aha, to jesteśmy dwóch artystów i rzemieślnik. Napiszcie też, czy dobrze słychać, dobrze widać, jak to zawsze jest, co nie? Dobrze słychać, dobrze widać. Nie może być dobrze. No to git. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj... że dzisiaj spotkaliśmy się z samego rana i nagrywaliśmy dla was odcinki podcastu DevTalk Trio. Mieliśmy bardzo dużo pytań, które zgłosiliście przez ankietę, za to bardzo dziękujemy. Ich było kilkadziesiąt. Wybraliśmy kilka z nich do tematów. Kilka z nich będzie teraz do odpowiedzenia, ale też wybraliśmy trochę swoich. To będzie taka kontynuacja pierwszego sezonu DevTalk Trio, który na szczęście bardzo się podobał i mamy nadzieję, że teraz będzie tak samo. Dwa lata temu, to minęło aż dwa lata, słuchajcie, od poprzedniej edycji. A ci panowie wyglądają tak samo. No nie, no troszkę się słuchaj postarzam. Ale troszkę. Minęły dwa lata, jesteśmy w tym samym gronie i tym razem będzie 13 odcinków, poprzednio było 11. I słuchajcie, Tom Fett pisze, że pierwszy sezon był super. Normalnie dałbym ci zaślepkę na kamerkę, ale będzie, że wtedy komplementy tylko chcemy zbierać, a tak nie jest, więc ci nie dam. Ale to jeszcze nic straconego, bo dzisiaj będziemy tutaj przez 2 godziny. No i let's go. Co macie do powiedzenia? Andrzej ma ogłoszenie bardzo wielkie. Jakie? Było pytanie, czy będzie coś o Ruby. Powiedz coś o Ruby. Ruby ma od godziny wsparcie na AWS Lambda. Może być używane natywnie. To jest dla Ruby'ego duże wydarzenie i jakby mam nadzieję, że to jeszcze zwiększy popularność Ruby'ego. Rabi na Amazonie. Rabi, sam jesteś Rabi. Nie wiem, twoja stara jest Rabi. A w ogóle dostaję tutaj, widzę od was na czacie dużo życzeń imieninowych. Chyba są jutro moje imieniny, ale bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. I to w takim razie to nie tobie. Aha. Andrzeju, jak cię na imię? Jest też Sławek, który też ma jakieś ogłoszenie. Coś musisz wymyślić na bieżąco. Pokaż przede wszystkim swoją koszulkę. Ferrari dla ubogich, tak. Konik morski. Ogłoszenie jest takie, że Event Storming wczoraj, jedna z technik, którą się bardzo pasjonuje, używamy jej w większości projektów naszych doradczych, przez ThoughtWorks został przesunięty do fazy adopcji na swoim radarze, to znaczy, że przemysł powinien go zacząć wdrażać. I cieszy mnie to, bo my już doszliśmy do tego 3 lata temu, że dobrze. Musisz głośniej albo bliżej. Głośniej albo bliżej? Teraz? Słuchaj? Tak. Nie wiem, tak ponachylani. A, dobrze. Event Storming ThoughtWorks rekomenduje. Tak, rekomenduję na swoim radarze jako fazę adopcji, to znaczy, że powinniście zacząć go używać w przemyśle, a mnie to cieszy, bo my go używamy od 3 lat. Nagraliśmy o event stormingu 1 odcinek, a właściwie 2, więc będzie można o tym posłuchać. Marcin prosi o mówienie w kierunku mikrofonu. No, jaki mikrofon jest tam, mówi w jego kierunku właśnie. Mogę leżeć, podobno mnie dobrze słychać. Dzięki. Sam raz po kolacji. Było pytanie w ankiecie, które mnie urzekło. Ja już muszę wstać, żeby na nie odpowiedzieć. Było pytanie, w jaki sposób rozpocząć programowanie embedded? Maciek się obraził właśnie. Ale to możecie coś mówić w trakcie. Trzeba wziąć oscyloskop. Czy jest osoba, która zadała takie pytanie w ankiecie? Jak rozpocząć programowanie embedded? Halo, halo.
Bartłomiej pyta, ile kursu Gita się sprzedało? Ponad 2000, o tak. Marcin jest za, pan brat embedded. Nie no, ktoś zapytał w ankiecie, w naszym Q&A. Nie ma tej osoby, trudno. To może kto chce zacząć? Kto chce zacząć w embedded? Ale to w tym... Ja, Morwid KRK. Morwid KRK, masz malinkę? Byłeś pierwszy? Napisz do mnie na maila i ja ci to wyślę, ok? Nie, ja nie. Nie, kurde, on... Bardzo dobra decyzja. Fuck. I teraz nie wiem, kto był pierwszy. Piotr, Mirek i Gyzo. Nie wiem, który. Mam jeden. Dobra. Jak też mam jeden. Dasz? Dwa, no. O, Sławek też da. To Gyzo i ten drugi gość, napiszcie na maila i wyślemy wam malinki. Było pytanie, jak zacząć z event streamingiem. Który z was? Jak zacząć? Powinniśmy zrobić taki ten, bo teraz tak, nie? Powinniście podejść do tego tematu strategicznie, bo jeżeli wprowadzasz jakąkolwiek nową technikę, czy framework, czy coś takiego, no to prawdopodobnie potrzebujesz sukcesu, bo jeżeli projekt się nie powiedzie, no to będą szukać przyczyny, będą sprawdzać, tak? Było na Oraclu? Było. Było w Ruby? Było. Było na Amazonie, było. To co do tej pory zrobiliśmy innego? No zrobiliśmy brainstorming. A, no to przez to się wypojechał. Więc trzeba sobie wybrać takie miejsce, gdzie jest duża szansa na powodzenie, zakładając, że chcesz na tym jakąś swoją karierę zbudować gdzieś tam w organizacji, w osobach, która to wprowadza. To jest pierwsza rzecz. Dwa. Problem nie może być zbyt trywialny, to nie może być jakiś krót, no bo wtedy to nie ma żadnego sensu, nie widać tego zysku. Po trzecie, jeżeli zaczyna się wprowadzać tą technikę, to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli wprowadzacie na przykład ludzi z tak zwanego biznesu na taką sesję modelowania, no to kardynalnym błędem byłoby zrobić wykład. Dzień dobry, proszę Państwa, to jest 7 rodzajów karteczek, karteczka taka znaczy to, taka znaczy coś tam, bo to jest przeładowanie mentalne i to jest dla nich zbyt dużo. Pytanie, czy jest sens robić event storming bez ludzi z biznesu? Może to być wewnętrznie stworzone po to, żeby sobie wewnętrznie pomiędzy w zespole spróbować stworzyć model. Ja robię w pojedynkę czasami. Sam ze sobą? Forever alone. Ja kiedyś sam w Chińczyka grałem. Nie, no, ta technika po prostu jako technika modelowania jakiegoś feature'a, gdzie sobie tam układam komendy, eventy i tak dalej. To jest jakiś podzbiór, na którym pracuję tylko i wyłącznie. Żeby sobie zwizualizować to wszystko, nie? Wiadomo, to jest bez całego efektu konsultacji z biznesem, bez efektu odbijania się z innym programistą pomysłami. Bardzo odchudzona wersja oczywiście, ale też działa. My w firmie używamy tego jako uniwersalną technikę do uczenia się, więc jeżeli chcemy zrobić na przykład archeologię w jakimś projekcie starszym i odkryć o co tam chodzi, czy nawet pipeline CICD odkryć, co tam ktoś narzeźbił, taka uniwersalna technika, taka dosyć najtańsza co do ilości nakładu pracy, a uzysku informacji. Optymalna, powiedzmy, w tym sensie. Czyli tak, początek to jest odpowiednio dobrać ludzi. Też być może w pierwszej sesji przyjdą różnego rodzaju ludzie i będziesz od razu widzieć, kogo należałoby odciążyć, jak się mówi w korporacji, czyli dać mu inne zajęcie, bo jest na przykład osobą toksyczną, która nie będzie dobrze tutaj pracować. A czekaj, ile powiedziałeś pipeline CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, event storming jest często rozumiany przeze mnie na przykład, jako coś, co pozwala odkryć różne zakamarki, dziedziny domeny biznesowej. Jak to się ma do Continuous Integration? Tam padło pytanie o DevOpsy, w sumie możemy troszkę udać, że w tym kierunku zmierzamy. Wiesz co, obecnie Alberto Brandolini razem z Mariuszem Gilem, który z ramienia naszej firmy pracuje nad tą metodyką, rozwijają. Jest to uznawane za uniwersalną technikę do uczenia się, gromadzenia informacji. Ta notacja jest rozwijana pod kątem innych dziedzin, nie tylko właśnie domen biznesowych, ale czegokolwiek, uczenia się czegokolwiek, czy nawet samej analizy biznesowej, jeżeli w ogóle nie wiemy, czy chcemy jakikolwiek soft robić, ale chcemy wcześniej się zastanowić, czy w ogóle pomysł ma sens i go zwalidować, więc technika jest uniwersalna, notacja jest rozbudowywana o nowe elementy pod konkretne zastosowanie, więc jak najbardziej. No w sumie to można tam podpiąć pod continuous delivery w tym rozumieniu, że bardziej delivery niż deployment, w sensie, że to troszkę tak ujednolica całą tą procedurę, cały ten proces, zbieranie wymagań, zrozumienie dziedziny, analiza,
te eventy potem przechodzą na kodzik i ten kodzik można w miarę szybko gdzieś tam sobie deliverować. Nie? Mhm. Czy ja mówię w kontekście, gdzie zastajemy coś, jakiś projekt i nie bardzo jesteśmy w stanie się połapać, więc bardzo szybko można wsteczną inżynierię uprawiać tutaj. No, są podejścia też pewnie ryzykowne do umożliwienia event streamingu online na żywo, ale online w sensie, że zdalnie przez jakiś tooling, za pomocą jakichś tam boardów online'owych. Są nawet też takie podejścia, bo też czytałem i trochę eksperymentowałem z tym, żeby próbować takie asynchroniczne podejście, czyli że nawet niekoniecznie w jednym momencie wszyscy to robią, tylko tam wbijają się, kiedy mają coś do dorzucenia na tego boarda, na te eventy. No i potem z tego jest już właśnie, można sobie googlnąć event markup notation albo event standard notation, coś takiego, i to jest w Markdownie specyfikacja eventu, możesz zapisywać, więc jeśli używasz jakiegoś tam boarda elektronicznego, no to można sobie wyobrazić, że to w ogóle wszystko się automatycznie tam za chwilę kodzik generuje, specyfikacja kodzik, deployuje się i mamy, nie wiem, mikroserwis od razu gotowy z jakimś tam... Ale to jest na końcu, jeżeli chcemy ze ściany, z karteczek przenieść to do formy elektrycznej, żeby to zapisać czy coś tam wygenerować, natomiast no sami domyślacie się, gdybyśmy zaczęli taką rozmowę z tak zwanym klientem czy tak zwanym biznesem w tej formie, to jest koniec rozmowy w tym momencie. Bo w całej tej metodyce chodzi o stworzenie płaszczyzny do rozmowy. Rozmowy, tak? Jeżeli ktoś widzi kod, no to jest koniec rozmowy. Czy nie? Nie. No. Znaczy to zależy, bo jeśli dobra, podchodzimy do Mentoring Design, ten kodzik nagle jest taki na tyle czytelny, że biznes mógłby na niego też spojrzeć i od razu nie obrazić się, tylko spróbować wytknąć palcem, że coś tu brzmi dziwnie. Dopóki strzałeś. Przynajmniej w Ruby można, w Javie. No, Ruby jest czytelniejszy troszkę. Prawie jak Perl. Write only. Dobra, tak, nie brnijmy, bo się to skończy. Event storming, jak? Okej. Okay. Było pytanie, którego nie poruszyliśmy w odcinkach podcasta, więc możemy poruszyć je teraz. Jak zarządzać zmianą w projektach? Ja bym nawet to rozszerzył. Co to jest zmiana? Co to jest zmiana? No w sensie to zmiana w kodziku, czy zmiana zespołu, czy co? No zmiana po prostu. Właśnie chciałem nawet to rozszerzyć, jak zarządzać zmianą w życiu. Znaczy przy tak ogólnym pytaniu odpowiedź mądrze zarządzać, mądrze. Wydaje mi się, że warto zaakceptować, że jedyną stałą w życiu jest właśnie zmiana i traktować zmianę jako coś dobrego. I to wtedy nie ma znaczenia, czy chodzi o życie personalne, czy o życie zawodowe, czy o projekt. Po prostu wiadomo, że to jak jest teraz, że tak nie będzie zawsze i to się po prostu, no właśnie, zmieni. Mhm. Można się na to jakoś przygotować, waszym zdaniem? Okej, to bardziej tak jakby schodząc technicznie w kontekst zmiany. Jeżeli robimy sobie... Rozumiem, że jesteśmy ciągle w kontekście DDD, bo już zaczęliśmy od tych instrumentów. Nie da się inaczej robić sensownie, tak? Jeżeli mamy naprawdę odrobione lekcje na poziomie agregatów, nasze agregaty są tym, co definiujemy jako spójną jednostkę zmiany, no są malutkie. Więc nawet jeżeli się pomylimy w modelowaniu, czy faktycznie przyjdzie ta zmiana, do tak naprawdę wywalenia, nie przerobienia, tylko wywalenia, mam mały kawałek kodu. Dalej, że te agregaty, kilka, max kilkanaście, nie więcej, zapakuję w moduł. Wciąż jest to małe. Więc strategia jest taka, jeżeli mam małe klocki, no to zmiana mnie tak bardzo nie boli. Dalej, jeżeli mam interakcję między klockami, gdzie mam faktycznie decoupling, to mogę faktycznie jakiś klocek wymienić. Natomiast bardzo często widzi się systemy, gdzie mamy tak zwaną konescencję, czyli możemy to przetłumaczyć na polski jako splątanie. Czyli masz sobie jakąś bazę danych, z niej wyciągasz Encję, ORM-em, z Encji DTOS-a, z DTOS-a JSON-a, bo jest modny w tym sezonie. Ten JSON przechodzi w inny moduł, tam jest DTOS-a, w Encję, w tabelkę. I co z tego, że mam cztery poziomy przepakowania, tutaj rysuję takie rysunek przed rozszerzaczami, skoro i tak biznesowo jest to splątane, więc rozpierducha w jednym module powoduje, że musisz rozwalić 15 innych modułów. Więc jeżeli mamy taką separację tutaj zrobioną na poziomie integracji poprzez technikę Publish Language, na przykład DDD, czy HeyTeos, ten model abstrakcyjny komunikacji przez dokumenty, to wtedy mogę mówić, że mam jakąś separację i nie boli mnie bardzo mocno zmiana jakiegoś kawałka. Tutaj w ogóle wam polecę prezentację Grega Younga pod tytułem Art of Writing Destructible Code, coś takiego. Sztuka pisania kodziku pod kątem niszczenia go. To jest piękna prezentacja. Greg nie ma żadnych slajdów za plecami. Siedzi na tołku jak mesjasz na brzegu jeziora i nauczy. I co 10 minut powtarza mantrę. Pisz mały kodzik, małe metody, małe klasy, małe moduły. I powtarza.
I na koniec dodaję, to nie są nowe rzeczy, ale programiści są zbyt głupi, żeby to zrozumieć. I cała sala bije brawo. Greg jest kolesiem, który może powiedzieć coś takiego do publiczności i oni będą byli brawo. To... Bo wiedzą, że Greg ma rację. Tak, 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 tak. Więc reasumując, będzie zmiana, będziemy przepisywać, będziemy wyrzucać kod, najlepiej go wyrzucić. Ale to jest mały kawałek na różnym poziomie, że sobie wyobraźmy to jako fraktal, tak, czy agregat, czy moduł, to nie boli tak bardzo, gdy mamy monolit, gdzie jest to przerośnięte jak nowotwór, wszystko ze wszystkim i nie możesz wyrywać kawałka, bo to się już tam wszędzie wpięło. No i już... Mi się pojawił temat, jak zacząłeś rysować, tak? Ten osik tutaj tego, tu w JSONik leci i potem w drugą stronę. Co sądzicie o abstrakcjach w systemach? Ile warstw abstrakcji jest dobre? Nie wiem, czy są takie warstwy abstrakcji, są jakieś, nie wiem, no JSON to już jakiś tam format serializacji tak naprawdę tych danych, no tak, po to, żeby gdzieś tam to przesłać i odserwizować. No to warstwy, powiedzmy, nie wiem, warstw serwisów, od baski do UI-a, potem wysyłanie to dalej, albo jakieś między... Nawet tu jesteśmy z sekty CQRS-a i tam generalnie, wiesz, read model masz przygotowany, przepakowujesz na JSON-a i to właściwie wszystko, co z nim zrobisz. Jeśli chodzi o write model, no to tam najczęściej techniki chyba z domain driven design są używane do tych building bloków. Więc masz tak, no jest jakiś, nie wiem, request HTTP przepakowany na komendę, komenda trafia do command handlera, command handler najczęściej ładuje jeden agregat, na agregacie jest wykonana metoda, żeby się eventy opublikowały i potem na te eventy ktoś tam może się próbować zasubskrybować. No to wszystkie te building bloki, jakie po kolei wymieniłem, można nazwać jakimiś tam warstewkami chyba, tak, czy abstrakcjami pewnie. Czy one są czasami techniczne, nie? Command handler jest techniczną rzeczą. Jest tylko potrzebne, żeby było to umiejscowione w kodzie, natomiast nie ma sensownego znaczenia jako abstrakcja. Ale już agregat, jako pilnujący decyzji biznesowych, już jest ważnym bytem. Nie no, command handler może mieć w sobie logikę aplikacyjną, czyli tą, której nie pakuje do domeny, tylko z aplikacją. Natomiast można sobie zadać pytanie, co to w ogóle jest abstrakcja? Warstwy między, no między w sumie zerami, jedynkami w basce albo gdzieś tam, a API, czy to będzie interfejs użytkownika, czy to będzie API jako API po prostu. Okej, czyli tylko na poziomie technicznym warstw, to możemy zadać pytanie, po co są warstwy? No. W słabych książkach dowiemy się, że warstwy są po to, żeby je wymieniać. Wymieniliśmy jakieś warstwy? No właśnie, to jest dobre pytanie. Warstw się nie wymienia. Ja raz wymieniłem warstwę dostępu do danych, bo mieliśmy przesiadkę z Sybase'a na Oracle z powodów politycznych i to nieprawda, że to było wymienialne. Więc warstwy to jest to ukrywanie, tak? Możemy sobie wyobrazić piramidę informacji. Jeżeli mam głęboki system, czy między GUI a bazą danych dzieje się dużo rzeczy, to nie skrót. Tak jak w Allegro, klikasz kup teraz, a pod spodem 800 mikroserwisów, tak? Więc ja chcę coś ukryć po to, żeby w API wystawić coś bardzo prostego, a pod spodem mogą mieć bardzo szeroką domenę. No i teraz tak. Jest coś tak jak style architektoniczne. Może mieć styl na przykład warstwowy, gdzie sobie ustalam z góry, że będę miał 3 warstwy, czy 50 warstw, ale z góry wiem, ile ich będzie. Co jest dużym założeniem, bo skąd wiesz, ile będzie? Jest zupełnie inny styl, który się nazywa pipes and filters, gdzie ja nie wiem, ile będzie przetwarzania i po prostu wchodzi jakiś strumień danych przez pipe, a ma filtry, które go przerabiają, i wtedy sobie mogę dowolnie ustawić ilość punktów przetwarzania, zależąc od złożoności mojej logiki, więc wtedy sobie tworzę tyle, ile potrzebuję. No ale jeżeli już pytasz, jesteśmy w temacie warstw, no bo wszyscy jesteśmy pewnie z tego samego narzecza javowo-dotnetowego, rubiowego, więc jakieś tam warstwy mamy, czy lub w drugim czasem nie mamy. Miewamy, tak? Miewamy, jak pracujemy w dobrej firmie i umiemy w architekturę. No to klasyka, tak, DDD mówi, rób 4 warstwy, bo prezentacja, logika, infrastruktura, to nie muszą być dostęp do bazy, czy kolejki. Logika dziel na 2 warstwy, aplikacyjną, dziedzinową. Co robi system, proces i domenę, reguły, jak to działa. Nie? Ale pójdziemy sobie dalej w trochę większych systemach. Gdzie... Znaczy, jak rozpoznać, co to jest logika domenowa, co to jest logika aplikacyjna? Myślę, że podział taki może być w sumie, bo kiedyś mi sprawiało wielki problem, szczególnie pod koniec studiów, jak próbowałem być tam pro i w ogóle, to tego nie do końca rozumiałem. I zrozumiałem to finalnie w taki sposób, że logika aplikacyjna, logika domenowa to jest ta, co ja muszę napisać, ponieważ to jest specyfika mojego systemu, a logika aplikacyjna to jest to, do czego znajdę bibliotekę albo framework i to zrobi za mnie. Okej, jest to jedna z definicji. I zastanówmy się nad inną też. Bo
jak robimy DDD, no to najprostsze rozróżnienie jest takie. Logika dziedzinowa to jest ta, o której mogę porozmawiać z ekspertem dziedzinowym, a aplikacyjna to jest ta, która jest specyficzna dla mojej aplikacji. Przykładowo, jeżeli robię system sprzedażowy, najprostszy przykład, który nie trzeba tłumaczyć, domeny, tak? I jest sobie tam jakieś zamówienie, produkty, faktury, takie rzeczy, nie? To jest domena. Jak się liczy rabaty, jak się liczy podatki na fakturze, takie rzeczy, nie? To jest domena. Ale w aplikacji pojawia się pojęcie koszyk na zakup. Tak? Koszyk na zakupy nie ma żadnego wpływu na biznes, to jest tylko coś, co zwiększa ergonomię korzystania z tej konkretnej aplikacji, ale jak pójdziesz do eksperta domenowego, zapytasz go o koszyk na zakupy, to powie, że w Tesco to są koszyki, tak? On nie ma koszyków. To jest, aplikacja ma taki feature, który ułatwia korzystanie z niej, ale bez koszyka też by się coś sprzedało, tylko może trudniej. Ale ta sama sytuacja. Przychodzisz klient i mówi, zrób mi koszyk na zakupy, a tutaj jest drugi ekspert domenowy, psycholog behawioralny, który się wytłumaczy, jak się analizuje koszyki, bo analiza koszyków ma wpływ na ceny per klient. Jest domena analizy behawioralnej zachowania klienta, domena sprzedaży, mam dwie domeny. Tak? I też błędem jest takie, że jeżeli coś jest w bazie danych, to jest moja domena. Nieprawda. Obiekt z każdej warstwy może być zapisywany do bazy danych. Przykładowo obiekt jest GUI. Masz tabelkę w Angularze, tak, czy w Reakcie i biznes chce zapamiętać kolejnych ustawienia kolumn w tabelce i sortowania. Ja metamodel tabelki zapiszę do bazy danych. Obiekt z GUI zapiszę do bazy, do konfiguracji, tak, do preferencji użytkownika. Obiekt aplikacyjny, taki jak koszyk na zakupy, zapiszę do aplikacji. I obiekt domenowy, taki jak jakaś tam faktura, zapiszę do bazy danych. Tak? Więc przynależność do bazy nie świadczy o was. To, czy coś jest domenowe, czy aplikacyjne. Ale ktoś powie, dobrze, panie Sławku, natomiast my nie mamy eksperta dziedzinowego, albo sami nie jesteśmy, bo IT lepiej wie, jak działa biznes, często tak jest w projektach. I jak wtedy rozróżnić aplikację od domeny? No to możemy przyjąć taką heurystykę, że aplikacyjne reguły to są te, które zachodzą zawsze, przepraszam, domenowe zachodzą zawsze, domenowe reguły zachodzą zawsze, a aplikacyjne są specyficzne per use case. Na przykład, dodajesz produkt do zamówienia, no super, ale jeżeli produktu nie ma na magazynie, ja ci zasugeruję zamiennik. Ta aplikacja jest na tyle uprzejma, że powie, nie ma produktu, wezmę zamiennik. I samo wyliczenie zamiennika produktu jest domenowe, ale to, że aplikacja w tym use case weźmie zamiennika, w innym use case, nie, ja nie biorę zamiennika, tylko rezerwuję ten produkt, który chciałeś i dam ci go za 2 lata, jak go wyprodukujemy, tak? To jest inny use case, który działa na obiektach domenowych. Więc dla mnie aplikacja to jest proces. Jak wygląda proces biznesowy? Proces publicznego API, jako command handlery na przykład, tak? Tam jest tam logika procesowa, która mi orkiestruje logikę domenową i w ten sposób możemy to sobie porozdzielać. Ale a propos warstwy jeszcze. Rozdział 16 u Evansa, którego nikt nie doczytał, prawda? Nie czytaliście 16 rozdziału. Tam mamy 4 warstwy w samym modelu domenowym. Capability, Operations, Policy i Decision Support. Samą domeną mogę sobie podzielić na 4 warstwy. Mi osobiście to sprawdziło w kilkunastu projektach, a ich robimy tam kilkadziesiąt rocznie mniej więcej, gdzieś tam dotykamy takich projektów, w troszkę bardziej skomplikowanej logice. Przykładowo, każdy z was na pewno jest biznesmenem i na B2B wystawia faktury do kogoś, tak? No i macie używać jakiegoś smutnego systemu, autystycznego systemu do wystawiania faktur, no? Smutek. Dlaczego? Bo jest to zaprojektowane w sposób, no taki, żeby taki był. Mamy jakieś capability, macie środek trwały, tak? Ten środek trwały rejestrujesz na firmę i tak dalej. Ale jeżeli typowa firma kupuje sobie elektronikę, laptopy, bierze leasing na pojazdy, no bo każda wasza firma coś takiego robi. No to ja bym chciał mieć w tej aplikacji taki guzik. Rozlicz mi laptopa, bo jego się rozlicza troszkę specyficznie. Rozlicz mi leasing na moje Lamborghini, bo jego się troszkę leasingi to jest specyficzny środek trwały. Więc może mieć warstwę logiki specyficzną do jakiejś tam operacji, która wciąż działa na bazowym modelu środka trwałego. Jeżeli sobie kupisz papier do drukarki, to też jest jakiś tam środek. Nie wiem, strzelam, nie znam się. Więc sam model może mieć 4 warstwy. U Evansa są 4, w archetypach modeli biznesowych są 2. Nad tym warstwa aplikacyjna, moje use case'y, nad tym GUI też są takie technologie dla miłośników kolei, gdzie utożsamia się MVC z warstwami, co nie jest prawdą. MVC jest wzorcem do warstwy prezentacyjnej. Ja mogę mieć aplikację jednowarstwową, gdzie używam MVC jako jedynego mojego wzorca. Tak? I z kontrolera prosto ładuje dane w bazę i pociąga. To jest OK. Z pewne klasy problemów tak się rozwiązuje. Ale można robić dobrze z kontrolera, który jest chudziutki, tak? Delegować operację do niższych warstw. I wtedy te warstwy sobie wystawić również do innych
Jest też taka heurystyka sub-application, warstwa aplikacji, warstwa domenowa, gdzie zastanawiasz się, czy dana logika byłaby odpalana z każdego UI-a, który by istniał, czyli z każdego interfejsu użytkownika, czyli na przykład masz klienta javascriptowego, webowego i masz, nie wiem, mobilny, nie wiem, iOS zrobiony do tego, osobna aplikacja i masz jeszcze ktoś tam, jakiś admin może w ogóle używać tego z command line'a, z terminala. Teraz zastanawiamy się, czy jest, jeśli logika ma się wykonać na przykład przy sprzedaży, coś się dzieje, tak jak Sławka przykłady, potem zabrakło produktu, to czy działoby się przy każdym kupnie z tych trzech rzeczy na przykład, no to jeśli tak, to jest duża szansa, że to jest dziedzinowa logika, jeśli nie, jest jakiś tam inny flow per każdy interfejs użytkownika, to prawdopodobnie jest to warstwa aplikacyjna, odrębna dla każdej z tych jakby interfejsów użytkownika, czyli że jakby jest jakieś takie proxy pomiędzy tym wszystkim. Nie? Jakby aplikacja jest specyficzna często dla interfejsu użytkownika, ta warstwa aplikacyjna, a warstwa dziedzinowa będzie reużywana bez konieczności zmiany, że dziedzina właściwie można być biblioteczką do przenoszenia. Też bałbym się abstrahować API per rodzaj UI-a, bo mogę sobie wyobrazić, że nie zmienić zdanie, na przykład dobrze, tutaj przez przeglądarkę były te use case, ale z telefoniku też bym nie chciał niektóre z nich, więc tutaj ten driver, który mi rozgranicza po technologii prezentacyjnej byłby ryzykowny, ale ten kierunek właśnie, że pewne reguły są tylko per use case, a inne są zawsze w domenie. Przykładowo, jeżeli to zrobimy źle, wyobraźcie sobie serwis do tam wystawiania zamówienia, który tylko czasem, i on jest domenowy, czy jakiś agregat, który coś takiego robi, tak? On jest domenowy i tylko czasem w niektórych use case'ach liczysz rabat, podatek i coś tam, wtedy bym wołał obiekt domenowy i metoda miałaby sygnaturę parametry i przecinek ból, 15 przełożników bólowskich. Czyli w tym przypadku nie rób tej logiki, nie rób tej, rób tamto, tak? Czyli ja do domeny tak naprawdę przekazałbym z góry flagami rób, nie rób jakąś operację, czyli de facto ta aplikacja by sterowała, czy w danym use case'ie robić, czy nie robić daną logikę. Jeżeli widzimy taki kodzik sterowany flagami, to ewidentnie gdzieś tam aplikacyjne, procesowe rzeczy przeniknęły do reguł domenowych niepotrzebnie. No i ludziom ten wąs gotowali. A warstw taki w sumie to bardziej chyba ty będziesz z tym zaznajomiony niż Andrzej, jako że Andrzej jest z Ruby, ty jesteś z Core po Java, ja z Core podobnych. Coś takiego, że jest baza danych, jest Data Access Layer, ponieważ to musi być pod spodem jakiś ORM, ale jeszcze własny Data Access Layer, na tym Service Layer, ponieważ tak ktoś wyczytał gdzieś w kawałku książki, potem właśnie Application Layer, potem Domain Layer i to właściwie sprowadza się do tego, że zaciągane są te zera jedynki z paski, wrzucane w jakiś obiekt i potem tłumaczone na identyczne obiekty, coraz wyżej. I teraz każda zmiana powoduje, że trzeba tych klas każdą po kolei zmodyfikować, a na końcu pewnie grzebnąć jeszcze w procedurze składowanej, która to zwraca albo modyfikuje. I to miało miejsce w wielu projektach, w których brałem udział i to było pokazywane jako pattern, że tak powinno być, ponieważ tak było w książce. To byłoby bez sensu. Ja byłem po razy w projektach, gdzie architektem był, no powiedzmy wprost, no niemiecki pancer architekt, który tak poniżej 7 warstw w ogóle nie schodzi, bo to jest wstyd. Robić system mniej niż siedmiowarstwowy. To jest taki pancernik, Titanic taki płynie. I jedyne, co te warstwy robiły, to przepakowywały jakieś dane. To jest ewidentnie, no właśnie. Jeżeli mam głupi read model, który ma takie z projekcją, mam coś wyciągnąć, no to wprost z jakiegoś kontrolera mogę strzelić sobie selecta do bazy. No bo jaki jest sens brać result seta, przepakowywać go ORM-em w ENCI, a później ENCI w DTOS. Ja nie mogę od razu zapytać o te dane, które potrzebuję. Tak? To jest prosty odczyt. Tutaj przepakowanie nie ma żadnego sensu. No i dochodzi mi do rozgraniczenia zapisu i odczytu. Mało tego, możesz mieć nawet przy zapisie trywialne moduły, które są jakimś CRUD-em. Na przykład macie produkt. Produkt na ekranie, wyświetlam sobie zdjęcie, opis, tagi, ale też mam cenę i dostępność. Tak? Nie mogę mieć CRUD-a, żebym edytował sobie deskryptor produktów, tak? Czyli generalne etykietki, zwykle stringowe, które nie podlegają żadnym ifom. Czy masz logikę, która zależy od nazwy produktu, czy opisu produktu? Nie. To są głupie etykietki, które trzeba zapisać, odczytać, bo użytkownik się cieszy, jak sobie tego stringa zobaczy na ekranie. Ale to nie podlega żadnej logice. I obok mam całą logikę domeny, jak wycenić produkt, jak wyliczyć jego dostępność. I tam mogę sobie zrobić całą domenę wyliczania, całą domenę dostępności i je sobie zrobię na ilu warstwach potrzebuję, zależąc od skomplikowania logiki i zrobić sobie CRUD-owy edytor tych deskryptorów,
Są dwie zupełnie różne encje, dwie różne tabelki. Mam tak zwany correlation ID, który mi skoruje, że ten deskryptor produktu służy do tego sposobu wyceniania na przykład. I produktywnie sobie krucika robię w jakichś technologiach do krudów. Rozsądnie sobie robię jakieś modele domenowe na warstwach tylu, ile potrzebuję, czy cztery domenowe, czy jedno, to już jest zupełnie inny temat. Powiem wam, moja w ogóle obserwacja, tak jak się patrzy na projekty, skąd się biorą patologiczne architektury? Bo są dwa typy patologicznych architektów. Krót i... Architekt komplikator to jest taki zawodnik, który... Wyobraźcie sobie projekt informatyczny jako plac budowy. Plac budowy, taką krechę rysuje. I na tym placu budowy budujemy wieżę Eiffla, wyrafinowaną rzecz, której pierwszy raz robimy, eksperymentujemy. Budujemy halę magazynową, która się robi z szablonu i budujemy wychodek. Dół metra na metr i trochę drewna. Architekt komplikator patrzy na cały system i wszystko robi tak jak wieżę Eiffla. Overengineering, mówiąc po polsku, nakładanie gaci przez głowę. Czyli będzie wychodek robił taką samą architekturę wieży Eiffla, czyli wszystko przekombinowuje. Z drugiej strony jest architekt trywializator, który wszystko upraszcza. To on nie odróżnia prostoty od prostactwa niestety. I będzie wieżę Eiffla robił tak samo jak kibel. Tylko że w prawdziwym świecie, w budowlance, jest grawitacja, ona nie wybacza. To jest taka zimna suka, która nie wybacza. Jak będziemy wieżę Eiffla robić z desek, to na piątym metrze to rybnie. Więc u nas w IT niestety elektrony zawsze przez procesor przepłyną. Coś tam wyjdzie. Więc morał jest taki, jak mamy złożony system, dzielę go sobie na moduły, każdy moduł ma inny styl architektoniczny. Styl do krudów jest MVC, styl do DDD czterowarstwowy z CQRS-em na przykład. I styl do logiki, która jest zmienna, może być na pipach i filtrach. Tak? Więc każdy mój mikroserwis, czy moduł, jeżeli nie chcę na razie w mikroserwisy wchodzić zupełnie wdrożeniowo, tylko modularyzować to na początek, jest wykonany w innym stylu architektonicznym, dopasowanym do klasy złożoności. Tylko pytanie, z jaką klasą złożoności mam tutaj do czynienia? Jak odkryć, jak masz duży system, jak odkryć, że są w nim różnego typu moduły o różnej klasie złożoności? No i wraca nam na tapet event storming, gdzie jasno widać schemat, że idzie comment, a pod spodem jest event, dodaj produkt. Event, dodano produkt. Pytam, zawsze da się dodać produkt? Zawsze, panie Sławku. A kiedy się nie da? No jak nie ma nazwy wpisanej. Jeden if będzie. Albo nawet anotacja z walidacją. Ale mam wyceń produkt i tam pod spodem 50 eventów leci. No to widzę pewien schemat na ścianie, na karteczkach. Mam cruda, comment, event i mam DDD, gdzie mam comment, 50 eventów. Karteczki z regułami. I już zaczynam wydzielać sobie technicznie dwa moduły, jeden do krudów, a drugi do DDD. Odpowiednia klasa młotka do odpowiedniej klasy gwoździa jest dopasowana i wtedy jest to racjonalne. Debatowałbym nad tym całym krudowym podejściem, bo w praktyce to jest tak, że ten moduł niby krudowy, który powinien zapisać tylko do baski ostatni stan i się nie przejmować, to w praktyce i tak są inne miejsca w systemie, nie? Inne modele, które mogą być zainteresowane tą zmianą nazwy produktu, bo jest tam parę raportów na to opartych, więc on będzie rzucał event. Event i oczywiście ty, będą cache, które musisz, tak. Ty musisz jeszcze też, prawdopodobnie przydać się historia też tych jakby eventów, więc musisz pamiętać jakąś tam zmianę. Prawdopodobnie ten kawałek cruda też reaguje na parę eventów, jakichś dodatkowych, nie tylko na to, że on po prostu ze stronki przyszedł request. I to, czym to się kończy, to że jesteś tak opakowany eventami z jednej strony, eventami z drugiej strony, i ty teraz na siłę chcesz zrobić tego krudzik, żeby się łatwo zapisało w tabelce, ale generalnie to już właściwie wszystko masz sobie pod to, że właściwie masz event sourcing pod spodem. Okej, może nie masz agregata na przykład, ale masz coś, co mogłoby się event sourcować. Więc jeśli chodzi o persistence... Nic to nie kosztuje. Jeśli chodzi o persistence, to tam poszedłby mi tak event sourcing, tak. Nie? Bo tutaj możemy w ogóle przejść do tematu, co to jest dobra architektura. My często jak wchodzimy na audyt do projektu, bo jest przejęcie firmy przez firmę, bo jest zmiana dyrektora IT i chce zobaczyć, co zastał po przodku, bo jest ocena czegoś pod dostawcy, co tam przynieśli, tak? I pada do nas pytanie, czy to jest dobra architektura? No i co ja mam powiedzieć? Patrzę, wszystkie najnowsze wzorce, które są odświeżone na konferencjach, które mają 30 lat, są zastosowane. Czyli dobre. Czyli dobre, CV-driven architecture, tak? Wszystkie najnowsze odświeżone kotlety mamy. Ale jeżeli chcemy zrobić to rzetelnie, no to zadaję pytanie do architekta, i jaki cel miałeś i jakich driverów użyłeś, żeby dojść do celu? I zwykle jest pytanie, a jakie są w ogóle cele do wyboru? Dobrze. Czy to było bez celu robione? Architektura jest dobra, jeżeli był jakiś cel i użyłem techniki, wzorców i decyzji, które doprowadzają mnie do tego celu, to jest dobra architektura. Użyłem czegoś, co mnie doprowadza, to jest zła. I przykładowo, jeżeli mam na przykład celem moim jest, chcę oddać ten moduł w utrzymanie do słabego zespołu,
tak? No to będę inne decyzje techniczne podejmował, niż jak mam dobry zespół. Jeżeli chcę, żeby szybko powstał system, versus żeby szybko działał, versus żeby szybko wprowadzać zmiany w nim biznesowe, są zupełnie trzy różne drivery, które będą wpływały na inne moje decyzje, inaczej ocenię dany moduł, czy jest dobrze zaprojektowany, czy źle. Więc to, co mówisz, ok, jeżeli będę miał driver typu, że chcę sięgać w historię, super, event sourcing jak najbardziej. Szczególnie, że w CRUDzie jest bardzo łatwo to zrobić i nie kosztuje mnie dużo zmiana. Więc naprawdę, jeżeli ktoś go zrobi na wyrost, to nie jest ból. W sensie to nie spowoduje jakiegoś problemu czy katastrofy. To kiedy mówisz CRUDzik, to masz na myśli tylko i wyłącznie jakby język używany w samym API tego modułu? Czy CRUDzik, myślę, że często się ludziom może kojarzyć z takim, wiesz, rzucając tabelki i wyciągając tabelki, czyli persistencem troszeczkę. Mm-hmm. Ja chyba widzę, że u ciebie jest ta definicja troszkę inna, że chyba niekoniecznie jest to związane z persistencem, tak? Czyli że może to być event sourcing w szczególności. Jak najbardziej, tak. Chodzi tylko o to, że nie mam ifów, czy polityk, czy czegokolwiek, z jakąś tam logiką, która coś przetwarza. Nie mam przetwarzania, a jeżeli jest to jest prosta transformata, a nie wyliczanie czegoś. Okej, rozumiem. Kompiluję bardziej. Tak, widzę, że dużo jest pojawiających się pytań o języki programowania. To, o czym rozmawiamy w tym momencie, są różne wzorce architekturalne albo wzorce projektowe i wydaje mi się, że to jest też częsta sprawa, że bardzo dużo ludzi, którzy zaczynają przygodę z programowaniem, pytają ciągle, który język wybrać, bo z ich perspektywy wydaje się najbardziej kluczowym pytaniem świata. Problem jest taki, że we wszystkich tych językach możecie używać te wzorce i tak naprawdę nieważne, czy się używa Pythona, C Sharpa, czy Javy, czy Rubiego, ważne, jak to się tam ten kodzik układa pod spodem, nie? Bo Python czy Java nie ma żadnej przewagi nad C Sharpem, czy Ruby nad Javą, jeśli chodzi o jakieś takie praca nad dużymi systemami. To jest kwestia, jak poukładasz te klocki, a nie czy te klocki są tam, z czego dokładnie są napisane. Ale z drugiej strony to jednak coś trzeba wybrać, nie? No, statyka, dynamika przy dużym systemie. Wiesz, bo jak masz jakiś język, powiedzmy, dynamiczny, słabo typowany, taki snippet jest cwanie się coś tam rozwiązuje, ale spróbuj napisać 11 milionów linii kodu w troszkę większym systemie bankowym. Może być to ból. Ale pytanie, po co mam 11 milionów linii kodu? Okej, możemy powiedzieć, że zredukuje się to do połowy. Może się to zredukować, ale wtedy zadam pytanie, na przykład dany kawałek kodu, ile czasu mi zrozumienie, co on robi, że ja na przykład muszę wcześniej w głowie swojej odtworzyć, co się działo wcześniej, jak bardzo mi się zmienił dany kod, jeżeli mogę dynamicznie na coś wpłynąć. Nie no, w praktyce czy piszesz w dynamicznym języku, nie wiem, tam typu bez silnej kontroli typów, czy w statycznym, to wydaje mi się, że API, sygnatury tych, nie wiem, fasad naszych różnych, że one będą takie same, jeśli dobrze projektujesz system. Nie zmienia to właściwości systemu, jeśli chodzi o tą strukturę ogólną. To, że tam w Ruby będzie troszkę wężej z czasami, a w Javie czasami troszkę bardziej rozwlekle, to jest jakiś tam, według mnie, ostatecznie szczegół. Nie? A to jest kwestia odpowiedzialności programistów, żeby i w jednym, i w drugim to było takie, żeby dało się to zrozumieć? Jak mówisz, że trzeba potem to jakby deszyfrować i dekodować, co się wydarzyło wcześniej, no to podejrzewam, że w kodzie w Ruby pisanym w sposób odpowiedzialny to nie będzie trudne, bo właściwie kompilator sprawdza go składnie i to też można jej nadużywać w różne sposoby. Tu jest temat. Co to znaczy, że coś jest dla kogoś czytelne, eleganckie i tak dalej. Bo tak naprawdę czytelność, elegancja to jest podpięte to jest poczucie estetyki, to jest podpięte do reprezentacji, jaką mamy w głowie. O tym chyba gadaliśmy 2 lata temu. Tak? Jeżeli ktoś myśli o kodzie jako dosłownie o literkach, to dla niego elegancja, jak są dobre wcięcia i tak dobrze takie rabatki zrobione co jakiś czas i tak dalej. Jeżeli ktoś sobie w głowie wyobraża kod jako bryły w przestrzeni, albo typowo ludzie, którzy programują funkcyjnie, wyobrażą sobie rurki, rurka wchodzi w rurkę, rurka zwraca w rurkę, nie śmiejcie się, bo oni tak mają naprawdę. Albo ktoś widzi przepływ danych, przepływ sterowania, czyli sobie wytwarza pewną metaforę w swojej głowie, z tego, co widzi w literkach, to już wtedy coś innego będzie znaczyło elegancki kod, czy czytelny kod. I problem jest taki, że na projekcie mamy ludzi po różnych szkołach mentalnych, nie mówię o uczelniach. Każdy w swoją stronę to pociągnie w swój ulubiony kierunek i się z tego robi. No, ciekawie się robi. Więc to słowo, tak, że coś czytelne jest śliskie. Wszyscy pewnie znacie ludzi, którzy poruszają się po kodzie jak po Matrixie. Tak, on nie rozważa estetyki w ten sposób, że tu nie ma solida, jego to nie boli w ten sposób. Kazali mu coś tam robić, to on robi, on tego nie czuł. I to jest okej. Okay. Tacy ludzie są super ważni w projektach i bez nich wielu rzeczy by się nie dało zrobić.
Fajnie, że są w innych firmach ogólnie. Tak, jak robisz rekrutację, to zatrudniasz, ale nie do swojego projektu. Okej, okay, jasne. Dobra, jest pytanie. Jak obserwujecie rozwój umiejętności miękkich u programistów? Ucięło trochę, ale to chyba tak pytanie brzmi. Mhm. Ogólnie obserwuję taki trend, że coraz bardziej te umiejętności miękkie są doceniane i coraz mniej praca programisty polega tylko i wyłącznie na pisaniu kodu. Mnie osobiście bardzo to cieszy, że programiści przestają się wstydzić swoich jakichś przekonań i swoich jakichś refleksji. Na przykład na blogach programistycznych coraz częściej można poczytać felietony, ogólnie jakieś rozkminy takie, co jest dobre, a co złe czyimś zdaniem, a nie tylko dokumentacje techniczne. Plus coraz więcej osób próbuje swoich sił w takich właśnie różnych inicjatywach. I to jest bardzo dobre, bo dzięki temu i współpraca między programistami a biznesem, nawet rzeczony event storming ma większe szanse, jeśli programista potrafi się wysłowić, nie obrażając przy tym wszystkich w pokoju, nie? Co gorsza, on nie wie, co takiego zrobił, że kogoś obraził. No i to właśnie się coraz bardziej zmienia, mi się wydaje. Znaczy, trendy są chyba pozytywne, ale strasznie dużo mamy do zrobienia jako, nie wiem, cała społeczność i pomiędzy sobą wiele do rzeczy do przegadania chyba mamy wszyscy jeszcze, bo wciąż jesteśmy, no to jest smutne, ale jesteśmy postrzegani jako grupa trudna do komunikowania się z normalnymi ludźmi i to potem rzutuje, mapuje się na wszystkich, nie? W sensie, nam się może czasami wydawać, że na świat programistyczny jesteśmy twórcami świata, my tu rządzimy i kontrolujemy ten świat, a w praktyce jest tak, że bardzo wiele normalnych ludzi postrzega nas jako dziwaków, nie? Nie jesteśmy często siłą roboczą do wynajęcia, która po prostu robi coś dla kogoś tyle. I to w sumie jakieś mesjanizmy nie są wskazane. To, co powiedziałeś, faktycznie jest często można zaobserwować, że jesteśmy panami świata, ale tak naprawdę, no gdyby nie ten świat, to kim byśmy byli? Znaczy nie, no w jakimś sensie jesteśmy. Ja podzielam tą misyjność naszą, czy naszą, no, nie wiem, wręcz jakiś tam mesjanizm w tym wszystkim. Natomiast to nie idzie w parze z tym, że ludzie się nie umieją z nami dogadać, nie? I to jest problem. Bo to strasznie dużo rzeczy zależy od programowania i w tym momencie nie można sobie wyobrazić, nie wiem, telefonu, samochodu czy czegokolwiek bez programowania. No tak, ale gdzie misyjność, skoro to jest bardzo często po prostu... Oczywiście to jest wbrew siłą roboczą, jesteśmy, która to tak. Ale no jakby w jakimś sensie jesteśmy straszliwie potrzebni, nie? No to w tym momencie dla całego przemysłu, dla całej ekonomii, biznesu i tak dalej. I bez nas już by się nic nie mogło odbyć, ale nam się, mam wrażenie, że ciężko odnaleźć w tym wszystkim, nie? Jest takie stare przysłowie, że ludzie gardzą u innych tym, czego sobie nienawidzą. I wyobraź sobie, że no, jesteś prezesem takiej fabryki samochodów. Nic nie rozumiesz z tego kodu, ale wiesz, że bez tego by nic nie działało, tak? No więc przed samym sobą powiesz, kurczę, jest coś ważnego, czego nie rozumiem. I albo to jest ok dla mnie, albo zaczynam wypowiadać się w sposób pogardliwy i to też się często widzi, słyszy. Jesteśmy nazywani śrubokrętami, że potrzebujesz 6 śrubokrętów od Java, na przykład gdzieś tam w otoczeniu. No 600 kilo programisty i teraz trzeba znaleźć. Mm-hmm. Dwa wagony czy coś takiego. Dobra, ale to jest zupełnie temat. Padło pytanie o te skille miękkie. Ja to widzę na co dzień, bo my się zajmujemy, znaczy ja generalnie się zajmuję, dział, który ja w firmie prowadzę, modelowaniem. Przez DDD Event Storming i tam jest bardzo bliski styk, tak? Bierzemy tych ludzi z IT, wstawiamy w rolę modelarza, stykają się tak zwanym biznesem. Często nie są ludzie biznesu, są po prostu ludzie wynajęci przez biznes na pewne stanowiska tam jakieś. I to, co widać, to jest tak. Po pierwsze, ludzie, jeżeli się dobrze poda skille miękkie ludziom z IT w sposób schematyczny, jako wzorce, procedury, przepisy, bardzo łatwo w to wchodzą, uczą się. Oczywiście takie grupy, w ciągu 12 osób zawsze dwie z lekkim Aspergerem nie będą zainteresowane, ale większość, ogromna większość jest zawsze bardzo żywo zainteresowana, więc jest chęć. To jest pozytywne. Dwa, niezbyt pozytywne jest to, że elementarne rzeczy, jak się pokazuje, to jest przełomowe. Dla człowieka, który ma 35 lat, elementarne rzeczy z komunikacją przełomowe to jest słabo, ale dobrze, prędzej teraz, lepiej później niż wcale. Ja mam 35 lat i się w tym roku nauczyłem strasznie dużo takich rzeczy. Nikt mi wcześniej o tym nie powiedział. Oprócz ciebie na konferencjach, ale nie rozumiałem, co mówisz. No właśnie, to chodzi o całokształt, tak, nasze branży, więc nie ma się co dziwić, no jejku, no tak to jest. Natomiast ważny trend, jaki widać w Polsce,
jak sobie rozmawiam z dyrektorami czy zarządami firm outsourcingowych, oni mówią mi zawsze to samo, że do tej pory sobie żyli z outsourcingu, czyli wychowali sobie seniorów i tymi seniorami opędzali projekty utrzymaniowe gdzieś tam dla przyjaciół z zachodu głównie. I ci przyjaciele z zachodu przychodzą do Polski, do tych firm z innego typu problemem. Nie tylko potrzeby brygady remontowo-budowlano-wyburzeniowo-akrobatycznej, ale też ludzi, którzy wezmą projekt end-to-end, zrobią go, przemyślą, zasugerują rozwiązanie biznesowe, zaprojektują, wezmą odpowiedzialność, to bardzo ważne, wzięcie odpowiedzialności za projekt, dowiezienie go do końca. I tego typu zlecenia przychodzą do polskich firm outsourcingowych i teraz zarząd ma problem. Nie ma takich seniorów, których może wysłać jako doradcę, jako problem solvera. Inna rola to jest. Rozwiąż problem, gdzie kot jest jednym z wielu sposobów rozwiązania problemu, bo jest wstyd po prostu wysłać. Robimy masę programów rozwojowych, gdzie upgrade'ujemy tych seniorów do roli doradcy. Więc ten trend przychodzi. Prędzej czy później to was dopadnie. Po drugie, to jest ciekawe, bo są ciekawsze projekty, dużo większe stawki, wchodzimy na drugi obrót, na drugą pętlę finansową, to jest fajne w tym kraju, że już nie będziemy na końcu łańcucha pokarmowego, tylko gdzieś tam w środku, bliżej początku może nawet. Więc ten trend jest wyraźny, ci, którzy to rozumieją, szybko zauważą, będą w stanie jakby przypiąć się do tej fali znaczącej, bardzo ciekawe. To a propos umiejętności miękkich. Andrzej, jak to w Rabi? Miękko czy twardo? Nie wiem, czy z Ruby jakoś mocno inny tutaj. Znaczy specyfika projektów rubiowych jest na pewno zbliżona do świata startupowego mocno. Na tym się świat Rubiego, świat Ruby on Rails mocno wychował. No właśnie zobacz, to nie oznacza, że cała technologia jest blisko biznesu. Tak, to oznacza, bo u nas faktycznie wielu ludzi używa Ruby on Rails do szybkiego startu, tak jak powiedziałeś, to czasami różne są cele i czasami celem jest po prostu szybko wystartować na rynek. I wtedy się bierze Ruby on Rails i szybko się na tym rynku jest, można zweryfikować pomysł. Ruby on Rails jest technologią bardzo lubioną przez... Musi się na Java przepisu. Ruby on Rails jest bardzo lubiane przez venture capital, przez inwestorów i bardzo wiele firm rubiowych zresztą wychowało się albo do tej pory trzyma się mocno, bardzo blisko inwestorów, bo są polecane potem dla startupów, żeby to szybko rozkręcić. Więc my jesteśmy bardzo blisko biznesu, jako ten światek rubiowy. Akurat my jako Arkansas jesteśmy trochę dalej w chronologii wydarzeń, bo my bierzemy najczęściej te projekty, które utrzymały się na rynku, czyli wystartowały, rynek zweryfikował, zarabiają na siebie i my wtedy jakby podchodzimy do tego tak, że bierzemy już projekt, który jest całkiem spory, już istnieje i stosujemy wzorce, o których mówił Sławek, czyli tam Domain Driven Design, Event Sourcing, CQRS, po to, żeby tą aplikację zacząć układać, strukturyzować, żeby to miało sens, można było nad tym bardziej panować. I wydaje mi się, że faktycznie może coś być takiego, że dzięki tej rubiowej bliskości ze światem startupowym możemy być przypadkiem troszkę bliżej biznesu i mieć troszkę lepszą komunikację z biznesem. Taka jest specyfika. Chociaż to wcale nie jest w żaden sposób uwarunkowane technologicznie, to jest właściwie trochę przypadek, że powstały Ruby on Rails akurat. I tak się potoczyły dzieje, że my jesteśmy bardzo przyjaźni w świecie startupowym. I tutaj można powiedzieć, że Ruby to jest język niszowy, tylko na webie się utrzymał, ale to jest właściwie wystarczające, bo jeśli chodzi o wybór dla startupów, gdzie ten web jest główną jednak ciągle interfejsem użytkownika, no to tak jak Ruby, nie wiem, w powszechnym zastosowaniu na pewno przegrywa z innymi językami, ale w świecie weba to praktycznie co chwilę można mówić, że wygrywamy, nie? Jesteśmy po prostu na topie wyborów, szczególnie w bardzo bogatych krajach typu Stany Zjednoczone, czy Skandynawia, czy Wielka Brytania. Tam po prostu Ruby, trzeba mocno się naargumentować, żeby nie wybrać Ruby'ego na początek startupu. I no, to jest z mojej perspektywy sensowne. Nie tylko dlatego, że w tym siedzę, ale po prostu, nie wiem, no, Ruby on Rails oparty na języku dynamicznym ma sens. Nie? Na języku statycznym wydaje mi się, że to by było troszkę powolniejszy start. Można się spierać, czy Ruby da się potem strukturyzować ten DDD. Wydaje mi się, że nasze doświadczenia pokazują, że można. Nie jest to w żaden sposób gorsze od tego samego, co wczoraj. Tak, bo składa nie przeszkadza, to jest kwestia posługiwania się konstruktami wyższego rzędu, które nie wynikają ze składu tak naprawdę. Tak. No bardziej można porozmawiać na przykład, czy społeczność rubiowa jako programiści rubiego, czy na przykład my jako społeczność taka szersza, już nie tylko moja firma, ale czy my tam na przykład znamy te wzorce, to tutaj można faktycznie podebatować, czy jesteśmy na dobrym poziomie tam, czy nie i być może moglibyśmy przegrywać tam z Java. Ale w sumie twoja misja jest, żeby to nieść, tak, niebaganego światy. Moja misja jest taka, tak. Ja próbuję w świecie Rubiego te wzorce troszkę propagować i pokazywać, że świat Rubiego jest świetnym, jest dobrym miejscem na duże projekty również, jeśli się dobrze poukłada.
Ale to też ciężko mieć zarzut do programistów Rubiego, że nie znają, nie wiem, cyklu RS-a, bo po prostu, no jednak taka jest prawda, w najczęściej w świecie rubiowym zaczyna się te projekty i tam zobaczymy, czy po pół roku to przeżyje, nie? I tam powiedzmy, jak patrzysz, jak masz pryzmat przeżycia projektu pół roku, no to może niekoniecznie rozważasz cyklu RS-y, nie? Mhm. I w temacie jeszcze umiejętności miękkich, bardzo dużo pytań w ankiecie, która wcześniej była rozsyłana i w której można było zadać nam pytania. Dużo było pytań o budowanie własnej marki osobistej, choć ja bardzo nie lubię tego pojęcia, ale tak, o social media, o udzielanie się jakieś tam. Na ten temat podcasta nie nagrywaliśmy dzisiaj, ale możemy sobie teraz o tym porozmawiać. Jak widać, wiecie, Andrzej jest aktywny w takich tematach, ja jestem aktywny, Sławek, jesteś aktywny? Nie. A widać, ma sporo do powiedzenia. Dajcie znać na czacie, co sądzicie o tym, czy Sławek powinien założyć swój kanał na YouTubie? Możecie zagłosować tymi kciukami w górę. Bo tu Sławek się wbija raz na dwa lata i bardzo dużo ma do powiedzenia. Czemu cię nie ma, powiedz, bo to jest fascynujące. On się zbiera przez dwa lata. Wypróżniam bufor i dalej zbieram. Patrz, ile kciuków w górę poszło. Już miałbyś 6 widzów. No, tutaj fala jest niezła. Nie, no mówi dobrze Marcin. Bo właśnie to jest ciekawe w sumie, to odpowiedź dla osób, które zastanawiają się, w którym kierunku pójść. Na przykład Sławek dowodzi, że nie trzeba być w internecie nie wiadomo jak bardzo aktywnym, żeby jednak być w polskim IT legendą i tak? Nawet się nie zarumienił. Że to nie jest konieczne. Żeby to faktycznie robić. Z drugiej strony my z Andrzejem staramy się to robić, dzięki temu możemy przy Sławku posiedzieć na jednej kanapie i nas nie zsuwa. Zamienimy się miejscami zaraz. Jako Sławka posiedzamy. Możecie dotknąć moich szans. Sławek po środku. Tak, Sławek prowadził kiedyś świetnego bloga. Ja pamiętam, że się uczyłem na Sławka blogu. Mm. Holistyczne, tak? Podejście do programowania. Już parę od tych lat nic nie pisałem. Powiedz właśnie więcej na ten temat. Dlaczego nie? To przecież nie jest tak, że się wypróżniasz teraz i na dwa lata spokój, bo nie. Mhm. Wiecie co? To jest tak, zaczęły mnie interesować tematy bardzo takie dla mnie specyficzne, niszowe i to nie, ciężko o tym pisać w ogóle, po pierwsze. Po drugie, o ile kiedyś miałem tak, że uwielbiałem pisać, miałem potrzebę, wiecie, żeby wylać siebie na ekran coś, to obecnie mi się coś przekręciło w głowie i ciężko mi się zebrać do pisania, ale dużo łatwiej jest mi zrobić prezentację, coś wytłumaczyć, mówiąc i machając rękami i coś tam rysując. No i do tego jest YouTube. Nie musisz wtedy jechać nigdzie, tylko mówisz, nagrywasz i leci do 1000 osób. I trzecia rzecz, ja bardzo lubię widzieć osoby, do których mówię i widzieć ich reakcje, to widzieć ich twarz, ich minę, czuć, czy to rezonuje, czy nie rezonuje, bo teraz ciężko powiedzieć, czy ja sobie coś tam gadam, ja nie wiem, czy to wymaga powtórzenia, wytłumaczenia inaczej, czy zostało zrozumiane, czy może powinien się zatrzymać i wyjaśnić jakieś rzeczy. No nie mam tej interakcji i tak potrzebuję być tak z człowiekiem tak bliżej. Ale to nikt nie broni robić tego i tego. Tak, ja wiem, o co chodzi. Kto powiedzieć? Pewien flow, gdy jest ta interakcja, ale to być może kwestia przeprowadzenia 200 szkoleń, czyli tak nie wiem, z 1000 dni gdzieś tam z ludźmi, to się coś zmieniło. Nie. Dobra, czyli Sławek dalej mówi, nie, jest druga dekada, końcówka XXI wieku, Sławek social media mówi, ja sobie poradzę bez. Mam taki plan, wiesz, bo sobie teraz buduję dom, a w nim sobie buduję gabinet i w tym gabinecie będzie moje studio. Dwa lata temu mówiłeś to samo, stary. A wiesz jakie mam opóźnienie? Przez geniusza architekta. Rzuta na dom dla Sławka. Na studio. No. I natomiast jak już to wszystko powstanie, no to sobie kupię kamerkę i będzie tam stała. I nie wiem, no na razie jakoś tak... Nie. No właśnie, dobry komentarz Piotr Szymkowiak. Jeśli pierwsze 30-40 minut live'a to nie był flow w wykonaniu Sławka, to nie wiem, co to było. Wydaje mi się, że ludzie cię lubią. Takie mam dziwne wrażenie. Albo udają przynajmniej. No. Co też nie ma znaczenia większego. Ale Sławek wciąż nie widzi waszych twarzy i on nie wie, czy to rezonuje. Tak. Dużo łatwiej mi się mówi, gdy rysuję. Ja muszę pokazać na obrazie, coś, tutaj to, zresztą widzicie moją gestykulację, ona jest na poziomie oczu i ona rysuje pewne obrazy, tak? Jeżeli chcę coś wyjaśnić. Jeżeli mówię coś nie wyjaśniając, moja gestykulacja jest tutaj niżej i ja sobie wystukuję rytm na przykład, ja pokazuję pewien rodzaj
emocji, to jest inna gestykulacja, a inna jest tutaj, gdy coś tłumaczę, tak? Przy tej tablicy do rysowania. To jest kwestia... Sławek polskim Gregiem Youngiem. Och, nie, czuję się absolutnie. Grek jest jednym z moich guru technicznych, jest fajny chłopak. To jest kwestia, mi się wydaje, wgrania odpowiedniego modelu. Patrz, nawet zrobiłem model po raz pierwszy w życiu. Nie, twoja gestykulacja absolutnie nie jest. Mikro ruch, podejrzewam, nie kupuję. Słuchaj, Maciek, w ogóle chyba pójdziemy gdzieś na piwo, a nie chcę ten Sławek tutaj zostanie, bo tu nie jesteśmy za bardzo potrzebni. Tylko wszędzie Sławku. Rezonuje, yeah! Tak będą banery, rezonuje. Kto jest za tym, że my możemy z Maćkiem już sobie wyjść? Idziemy na Insta. Sławek sobie sam zostanie. One man show. A iście. I ban. Ktoś się chciał doprosić odpowiedzi, ale przeoczyliśmy jakieś pytania. No, przepraszamy w ogóle. Pytanie się pojawia duże, parę mi mignęło, postaram się zapamiętać, ale też nie krępujcie się przeklejać jeszcze raz to pytania. Nie wychodźcie, wyrzućcie Sławka. Dobra, co dalej? Było pytanie takie bardzo miłe, chcące, to znaczy pytające o wpływ szachów na programowanie, więc tak szybko odpowiem, bo to było bardzo miłe. I też ktoś mi gratulował sukcesów szachowych. Zdecydowanie widzę bardzo dużo powiązań pomiędzy rozwojem jako szachista i rozwojem jako programista. Dzisiaj trochę o tym rozmawialiśmy przy nagraniu podcastów. Co ciekawe, bardzo wiele technik, które jako szachiści, powiedzmy, że coraz bardziej się uczę jako szachista, profesjonalizuję się jako szachista też troszeczkę. Widzę metody treningowe, jakie szachiści stosują, jakie ja już teraz zaczynam też stosować i wydaje mi się, że jako programiści możemy się bardzo dużo nauczyć od szachistów, bo szachiści mają ogromną umiejętność analizowania tego, co poszło nie tak i dlaczego poszło nie tak i nad czym w związku z tym ja muszę pracować jako szachista. A wśród programistów mam wrażenie, że mamy to w ciągle takie jeszcze niedoprecyzowane, nie takie do końca poukładane, żeby się zastanowić, nie wiem, co poszło mi w moim programowaniu w ciągu ostatnich 2 tygodni czy w ciągu ostatniego miesiąca nie tak, mi, albo mi jako zespołowi całemu, żeby z tego wyciągnąć wnioski i spędzać odpowiednią ilość czasu nad tymi fragmentami, które trzeba poprawić, a nie spędzać tam, gdzie nie trzeba poprawiać. A my mam wrażenie, że tak trochę mamy bardziej na przykład na ścianie do, nie wiem, nauczenia się nowej technologii, nowej platformy, nowego frameworka, a nie spędzamy czasu nad tym, że na przykład ciągle mamy bugi, bo nas, nie wiem, w stykach integracyjnych coś się psuje na przykład. Nie, to nie ma nic wspólnego z frameworkiem w ogóle. No bo z różnych dziedzin tak naprawdę życia można czerpać inspiracje jako programiści. W sumie powiedziałeś, ktoś zapytał o szachy, a w sumie rozmawialiśmy nieraz, że nawet z takich tematów, które teraz mi są bliskie z marketingu i sprzedaży, też bardzo wiele możemy się nauczyć i to może się przekładać na lepszą pracę programisty. No, można się inspirować właśnie z tych branż. Przy czym to właśnie jest tak, że ja mam wrażenie, że niektóre branże są, programowanie jest wciąż bardzo młodą branżą i na przykład szachy są dużo starszą branżą, jeśli tak możemy to porównać i mieliśmy więcej, nie wiem, wręcz wieków na wykształcenie sobie dobrych nawyków. Powiem ci, znaczy ja nie uczę swoich córek szachów, bo kiedyś Harari o tym pisał, czy mówił na prezentacji, że szachy są grą z czasów, gdy ilość zasobów była skończona, tak? Mamy jakieś zasoby i albo ja twoje zjem, albo ty zjesz moje, to się generalnie kończy, natomiast obecna gospodarka nie jest grą sumy zerowej, tak? To się nie kończy na razie, póki jakby się nie zabijemy na tej planecie. To jest troszkę inny mindset jest kreowany w tamtych czasach, ale oczywiście ta dyscyplina intelektualna, o której ty mówisz, to jest coś zupełnie innego. Poza tym takim podejściem w ogóle, o co my gramy tak naprawdę, to jest gra zupełnie inna w głowie. Natomiast z ciekawostek polecam wam, jest taki artykuł Steve, jak sztywny, sztywna warga, Steve Asks Great Programmers Answers. Facet z Polski zadał kilkanaście pytań 10 najlepszym programistom na świecie, między innymi Linusowi, kto tam był jeszcze, Stroop chyba był. I oni opisywali, między innymi było pytanie, co według ciebie jest ważnym skillem takim, który się przy okazji, który pomaga w programowaniu. Większość z nich odpisała gra na jakimś instrumencie albo umiejętność pisania, pisarstwo jako takie. Było pytanie, czy znajomość matematyki jest ważna. Tak, jeżeli piszesz soft dla matematyków, to by się przydało. Poza tym absolutnie nie. Poza tym jakąś prostą logiką. Przecież większość naszych algorytmów to jest pętla w pętli max, jakieś dzielenie w algorytmie, to są bardzo już gruby soft. Nie? No ktoś to napisał. więc to jest w ogóle ciekawe, bo tam była książka, ktoś pytał, na jakich instrumentach gracie. Ja nie mam poczucia rytmu.
próbowałem grać na gitarze, ale okazało się, że miewam czasem poczucie, ale to są bardzo rzadkie, kilka dni w roku miewam poczucie rytmu. Ja na perkusji takiej z Guitar Hero, to było zajebiste. Ja bardzo chciałbym grać. No to ja bym też chciał. Ale sobie co mówiłeś o instrumentach, o pisaniu. Mhm. Też czytałem, że bardzo dobrze na przykład malarstwo może wpływać także na taką branżę jak nasza. I że na przykład Churchill i Hitler byli malarzami w trakcie tych swoich potyczek na skalę światową i to im bardzo pozwalało się oderwać w takim sensie, że robili coś innego niż to, czego wymagały od nich obowiązki codzienne, dzięki czemu ta część mózgu odpowiedzialna za mordowanie była w tym czasie odciążona. I coś i inne części pracowały, podczas gdy oni malowali. Że wtedy nic nie robienie nie daje takiego efektu, albo skupianie się na czymś podobnym nie daje takiego efektu, jak zrobienie czegoś totalnie innego. To może o to też chodzi, co? No, być może ta część odpowiedzialna za optymalne mordowanie ludzi była w tym momencie czyszczona, bo mózg jakby zbiera zanieczyszczenie metaboliczne i po prostu jest to sobie tam elegancko spływa w dół i może być gotowe następnego dnia do wzmożonej aktywności. Taki żart, ale nikt się nie śmieje. Nawet my. Tak. Ktoś pytał, jaki mam ranking w szachach, to 2200 mniej więcej. I że mimo starości szachów, to ostatnio jednak ta dziedzina się bardzo mocno zmieniła dzięki komputerom. Warto obserwować świat szachowy, jeśli się człowiek interesuje, czy jako programista, czy jako człowiek sztuczną inteligencją, bo praktycznie byliśmy pierwszym poletkiem jako szachiści, gdzie sztuczna inteligencja jest testowana z różnych algorytmów, zarówno jako reinforcement learning, jak i różne inne odmiany, jak na przykład algorytm szachowy oparty na sieciach neuronowych. I bardzo dużo można się nauczyć, żeby popatrzeć, co nas czeka w innych branżach, jeśli sztuczna inteligencja tam wejdzie mocniej. Na przykład tego, że szachy wcale nie zostały zniszczone przez komputery, wręcz przeciwnie, ludzie grają dokładniej dzięki komputerom i dzięki sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja bardzo fajnie wspiera, jakby jest taką trochę wyrocznią dla nas. Więc ciekawe rzeczy się dzieją w szachach z tej perspektywy, że szachy są bardzo często tym polem eksperymentalnym dla dużych firm, jak Google, wcześniej IBM, żeby przetestować swoje algorytmy. Algorytm inteligencji szachów. Ktoś tu zadał pytanie, czy nie uważam ja, że za dużo myślę o swoim mózgu. W tym roku bardzo dużo pokazywałem w vlogach tu na YouTubie, mówiłem też na live'ach, że faktycznie dużo czasu spędzam na poznaniu, jak to wszystko tam działa w środku. Dużo czytam na ten temat i wiele osób pisało mi, że uprawiam tak zwane overthinking, czyli za dużo myślę, za mało robię. I się okazuje w sumie, że nie, bo ja faktycznie przez większość tego roku myślałem, ale teraz, jak można widzieć, październik, listopad to jest robienie, robienie, robienie. I teraz grudzień, styczeń znów będzie myślenie, myślenie. Wy macie sobie takie wydzielone jakieś etapy, że myślenie oddzielacie od robienia? Ja takie coś robiłem, szczerze mówiąc, po raz pierwszy chyba w swojej karierze i to się całkiem dobrze sprawdziło. To był już tak samo niechcący. Ale dzięki temu, że tak bardzo, bardzo dużo myślałem, to jestem teraz na zupełnie innym poziomie właśnie tutaj myślenia, niż byłem jeszcze w styczniu. Miałem jakieś takie wydzielone czasy i brakuje mi tego. Brakuje mi tego. Ktoś tam napisał, że za dużo myślisz. Co to jest? Ile to jest za dużo? Pytanie do tego, który zadał. Ile to jest za dużo? 7. To jest ocena. Oceny to nie jest dobry sposób komunikowania się. Dlaczego firmy tak mało inwestują w open source? Wiele z nich istnieje tylko dzięki projektom open source wykorzystywanym na co dzień. Pyta Paweł i Pawła. Pozdrawiam. No, z praw ekonomii wynika, że nie muszą, to tego nie robią. No, mam podobne spostrzeżenie. Znaczy, problem jest szeroki, bo open source jest oczywiście... Należy nam się, wielu programistom, duży szacunek za to, że open source ludzie robią bardzo często za totalny friko. Natomiast jest taki problem, że programiści mają pewne... Oczywiście bardzo mocno uogólniam tutaj, ale jest problem, że programiści chcieliby robić open source, chcieliby mieć z tego powodu szacunek, ale też z drugiej strony czują pewną niesprawiedliwość, że nie są opłacani, ale nie chcieliby być opłacani, bo szacunek by spadł. Więc trochę takie pętlenie się w kółko jest tutaj, nie? Ostatnio są w ogóle te draki, ta cała afera w javascriptowym świecie, gdzie jedna z bibliotek była tam podmieniona na jakąś wersję, która nie wiem, jeszcze wczoraj nie do końca było wiadomo, co robi. I trochę to wynikało z tego, że facet, który się zajmował tą biblioteką, przekazał prawa do wydawania kolejnych wersji człowiekowi, który miał złe intencje i złe zamiary tam. I między innymi się tam
dużo głosów pojawiło, że też ktoś jest na przykład już znużony robieniem open source'a, bo to jest nieopłacane. Natomiast z drugiej strony taki programista robiąc open source'a bardzo mało daje szans firmie, żeby ta firma mogła go opłacić. Jest to bardzo niewygodne z perspektywy korporacji, żeby zapłacić za open source'a, a nawet z perspektywy mniejszych firm, takich jak moja, jest to też bardzo trudne. Zdarzyło się ostatnio, że zapłaciliśmy w projekcie open source za zrobienie jednego modułu, ale to nie była taka jakby łatwa procedura, to nie jest naturalna rzecz ogólnie, nie? Że to się coś takiego robi. No to jest kwestia, że każdy wydatek w firmie trzeba uzasadnić, tak? Na przykład. No, ale nawet chodzi o kwestie zwyczajne, formalne i księgowe, że korporacji naprawdę trudno jest tak najzwyczajniej się zapłacić, nawet że, to nie chodzi o to, że ona nie chce, tylko że formalnie nie jest to łatwe. Nie? Jakby, nie wiem, no bo trzeba umieć też jako open source'owy programista czy zespół open source'owy, trzeba umieć zrobić chociażby Patronite, nie? Czy coś takiego, czy Patreona, czy Kickstartera, czy cokolwiek takiego, żeby w ogóle był formalny sposób zapłacenia i mieć to rozliczone, w jakimś sensie mieć pokwitowanie. Nie? Tak samo wielu programistów open source czy bibliotek nawet nie informuje, w jaki sposób można im zapłacić i dostać fakturę za to. No właśnie, ale bo się brzydzą tego może jakoś. Tak. Gdyby tak. To zrobili, to wydaje mi się, że w środowisku mogłoby pójść taka fama, że oni to robią za pieniądze. Tak? A to się wydaje, że z jednej strony tak, open source jest mało wspierany, a z drugiej strony jak zaczyna być, to wtedy już to nie jest robione dla misji samej? Ja mam pomysł, jak to rozwiązać. Taki był blog, kill all software. Czy to nie to? Do tego się to sprowadza, bo zobaczcie, gdyby to jest połączenie idei Lambdy, Amazona, gdyby każdy kodzik był jakimś kawałkiem Lambdy i możesz zmierzyć jego ilość wykonania, tak? I taki twórca jakiejś biblioteki ma płacone za użycie, nie za import, tylko za użycie w runtime, tak? I teraz masz w interesie, po pierwsze, żeby twój kodzik był reużywalny, bo im masz więcej użyć, to więcej dostajesz. Taki parser do daty na przykład, tak? Wszędzie używa. To jest po pierwsze. Po drugie, masz w interesie utrzymywanie tego, bo może przyjść konkurent i powie, dobra, a tu jest moja lepsza lambda, która lepiej to robi, taniej, szybciej. Jest konkurencja, to jest mechanizm ewolucyjny. To jest dłuższy wywód, mi to zajmuje mniej więcej pół godziny opowiedzenia o całym systemie, bo to jest kwestia podziału projektu na zadania, dalej weryfikacja zadań od góry i od dołu, ale sama idea tego, żeby płacić ludziom za użycie ich kodu, a z tego można zrobić fajny startup, tylko musi być na kryptowalucie z machine learningiem i na chmurze oczywiście. To mamy w planie dzisiaj wieczorem pogadać w salonie sobie o tym. Jeszcze nie wiecie, że mamy to w planie, a ja mam też plan. Okay. Staliśmy ostrzeżeni. Testowałem już na paru konferencjach to na ludziach. Idea wydaje się chwyta, tak z 70% ludzi mi kurde grałbym w to. Tu ktoś napisał, że większość programistów chciałaby się utrzymywać z rozwijania open source. No właśnie nie wiem, bo to musiałby być model jakiś przewidywalny, tak? Po prostu to w sumie tak samo jak ja miałem na przykład Patronite, nie jestem w stanie przewidzieć, ile osób będzie z miesiąca na miesiąc tam dołączać czy odchodzić. I jeśli by w taki sposób miało działać utrzymywanie się programistów, to bardzo mi się wydaje byłoby ryzykowne, bo to zależy również od trendów aktualnych, czy dana biblioteka skacze czy spada i zależy też mocno od tego, jak ten programista jest postrzegany przez społeczność ogólnie. Wystarczy jakaś gafa i kasa znika, więc nie wydaje mi się, żeby to było takie proste, nawet jeśli jakieś mechanizmy w stylu chociażby Patreona globalnego wchodziły tutaj w grę. Znaczy, też jest myślenie programisty, bo tam pojawia się, że ludzie chcieli pracować przy open source, chcieli być opłacani w ten sposób i to jest jak najbardziej realne. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego uważa się, że to jest nierealne. Jest wielu przykładów, ktoś tam o HashiCorp na przykład, że jest dużo firm, które są na tym modelu oparte, że nawet Arkansas częściowo na tym malutkim zasięgu działa tak, że mamy Rails Event Store, który jest dla nas biznesowo bardzo ważną układanką naszą, a jednocześnie z projektem open source i można powiedzieć, że kilku programistów Arkansas pracuje nad open source'em w ramach normalnie godzin pracy. Ale to nawet nie chciałbym tego eksponować, jako że jesteśmy strasznie ideologicznie na to nastawieni. To nie jest ideologia, to jest biznes, po prostu nam się to opłaca ogólnie. I jak jako programista czy jako zespół zaczniecie myśleć w kategorii, jak ta biblioteka open source'owa może innym biznesom coś dawać, jakąś wartość, to model biznesowy się często znajdzie, tylko trzeba zacząć myśleć o tym sprzedażowo, a to jest bardzo trudne dla wielu programistów, żeby myśleć w kategoriach tego, że to ma być atrakcyjne sprzedażowo, nie? Że to jest jakby coś, co trzeba opakować, sprzedać i pokazać zalety. Dać ofertę po prostu. Tak, dać ofertę.
Czasami trzeba opakować konsultingiem, czasami trzeba opakować, nie wiem, szkoleniem, kursem, książką. Po prostu to są praktyki, które wiele, wiele firm już stosuje i to nie jest tak, że to są nieznane rzeczy. Mhm. Jeżeli popatrzycie, ludzie, którzy uczestniczą w open source, skąd oni się, z jakich krajów się wywodzą? Raczej z krajów dobrobytu, gdzie już ludzie mają wyższego rzędu potrzeby, tak? Robi coś ciekawego, na przykład ma jakąś smutniejszą pracę gdzieś tam, ale ma potrzebę, żeby sobie wieczorem porobić coś ciekawego. My cały czas jeszcze jesteśmy na dorobku, więc jakby tutaj u nas troszeczkę to wszystko inaczej mi się tutaj jest uwarunkowane gospodarczo. Czy nie? Wiesz, nie wiadomo w sumie, jak to wszystko się rozwinie. Tak naprawdę branża jest bardzo młoda i w sumie to, co padło już dzisiaj, że bez kodu nie ma teraz właściwie niczego, więc nie wiadomo, jak to będzie działało w przyszłości, prawda? Może coś zostanie wypracowane bardziej logiczne niż darowizna na jest, jest w ogóle mnóstwo, ja nie wiem, czy taka idea praca nad open source'em się ludziom podobała, ale w świecie rubiowym, bo ja często dostaję zapytania, czy my pomożemy jakiemuś startupowi tam się rozkręcać i robiąc im oprogramowanie, no to ostatnio ze świata krypto były zapytania, gdzie ludzie od razu mówili, że kodzik, który napiszemy, będzie open source, ale oni będą to płacić normalnie za projekt kliencki. Nie? I to jest w świecie rubiego coraz częsta praktyka, że można pracować dla klienta, będąc płacanym przez klienta, jednocześnie jest to kodzik open source. Tak. O, Piotr Gankiewicz mi powiedział, bo Piotr właśnie jest fajnym przykładem, gdzie wykorzystuje open source bardzo sensownie. Open source to jeden z lepszych sposobów budowania portfolio, CV i własnej marki, również w kontekście ofert pracy, które możecie dostać z firmy z zewnątrz, bo nigdy nie wiecie, kto przegląda wasz kod. No dokładnie, nawet chyba sam czysty marketing. Nie? Ale Piotr, dobrze widzisz Piotra. Piotr, pewnie ty mógłbyś też opowiedzieć jakieś historie, gdzie to nie był tylko i wyłącznie wpis do CV, prawda? Ogólnie sobie wrócę do swojej mantry, tu powtarzam cały czas, że warto jest zrobić cokolwiek poza wymaganym minimum. Open source jest jedną z możliwości. Jest dobrą. Pokazujemy się po prostu innym programistom. Ostatnio kolega mnie pytał, który chce wejść w świat programowania, czy lepiej swój własny projekt jakiś mały rozwijać, czy lepiej dołączyć do projektu open source. I też nie zapominajmy o tym, że dołączenie do jakiegoś aktywnego projektu open source to jest po prostu kopalnia wiedzy, to jest majątek pakowany w nasze doświadczenie przez osoby, które po prostu tam się udzielają i możemy z tego strasznie dużo wyciągnąć, często nawet więcej niż z normalnej pracy. Ale czy początkujący programista, żeby dołączył do projektu open i sensownego projektu, w sensie, czy będzie dopuszczony? Zastanawiam się, czy... To on ma po prostu do wyboru, nie? Więc to już jest fakt, że go tam chcą przyjąć. I on się zastanawia, czy zrobić tak, czy pracować nad własnym. No to poradziłem, że zdecydowanie dołączyć do zespołu, który po prostu pokieruje go, bo na pewnym etapie to jednak ten mentoring jest najcenniejszą rzeczą, jaką może spotkać programisty. Ja sam przez całe życie chciałem być mentorowany jakoś porządnie i to jest strasznie trudne znaleźć osoby, która chce to robić. Nowy temat może wrzućmy, bo to jest problem systemowy i nie rozmożemy. Nawet nie wiem, czy problem w sumie. Nie wiem, czy bym to nazwał problemem. No w sumie jest. Działa. Znaczy kończąc wątek, bo widzę, że Paweł napisał, może jakiś devcoin miesięczny abonament na Patronite, który co miesiąc musisz rozdzielić sam między projekty open source, rozdzielić się automatycznie między ogwiazdkowane projekty, na przykład $10 miesięcznie. Ja szanuję te intencje i wymyślanie tych modelów biznesowych, które są dosyć nietypowe i unikalne, ale mam wrażenie, że modelów biznesowych istniejących, do których firmy mogą mieć zaufanie, jest już dosyć dużo i też nie trzeba kombinować jakimś tam z pulami devcoinów do rozdawania i koniecznie też jakieś krypto w to mieszać. No nie się tak da, ale to nie będzie miało masowego zaadoptowania od razu. Wiesz co, ja widziałem parę gigantycznych organizacji, takich po kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogólnoświatowych, gdzie tam mają jakieś oddziały u nas w Polsce. I tam takie środowiska open są wewnętrznie wbudowane. Jest to bardzo mocno promowane, żeby ludzie sobie robili open, coś, co jest używane przez całą organizację, bo przy tak wielkiej chmarze ludzi jest problem z przepływem informacji, że się robi taki mały kosmos w takim gigantycznym banku ogólnoświatowym i tam to jest animowane jakby wewnętrznie. I od nich być może, znaczy nie od nich nie możemy się tego uczyć, tych modeli. Ktoś jeszcze pyta, gdzie szukać projektów open source, no to pewnie per konkretnej jednak społeczności programistycznej trzeba by się upewnić. Jak ktoś kogoś interesuje, jakie rubiowe projekty
open source można rozważyć, to napiszcie do mnie maila na andrzej@arkansas.com i ja chętnie pomogę, wskażę i nie tylko wskażę nasze własne, ale jest kilka takich, gdzie można się rozwinąć jako programista i pobawić się w open source. Ale kiedyś taka była nawet inicjatywa, która się nazywała Up for Grabs, czyli że można brać i coś z tym robić i to było chyba nawet cross technologiczne. Że się wchodziło na taką stronkę, gdzie były po prostu oflagowane odpowiednie issuesy na GitHubie, które są gotowe dla osób, które chcą wejść w dany projekt. I to było od poprawienia literówki w dokumentacji, żeby się otrzaskać ogólnie na przykład z tym, jak zrobić pull requesta, po jakieś prostsze błędy, które po prostu są specjalnie zostawiane przez bardziej doświadczonych programistów. Więc są takie inicjatywy, no kwestia, jak je znaleźć. Wiem, że to ta nazwa Up for Grabs kiedyś była aktywna. Tylko wpisuję maila, bo ktoś tam pytał. Jakie ostatnie książki przeczytaliśmy od ostatniego spotkania? O tym w sumie nagrywaliśmy odcinek. No. Dzisiaj, ale jeśli macie jakieś inne niż mówiliśmy w odcinku, to można powiedzieć. Nie powtarzać się? Można się powtórzyć, bo ten odcinek będzie dopiero za parę miesięcy. Co, dwa lata minęło, to trochę tego się zbierało. Ja powtórzę, bo tak, ta książka jest mega warta polecenia. Książka science fiction, trylogia Problem Trzech Ciał. Bardzo polecam. Maciek też. Pokazywałem we vlogu, tak, przeczytałem, a druga część bardzo mocno czeka na grudzień. Ktoś pisze, co ja czytam? Ło, czytam teraz Paradoks Szympansa, ale to, co najbardziej mnie książka urzekła, w sumie od bardzo, bardzo dawna, nazywa się Emocje w sercu dziecka albo W sercu emocji dziecka. Ogólnie temat emocji bardzo zgłębiam, bo w tym roku doszedłem do wniosku, że ich nie mam, a chciałbym mieć i już teraz trochę mam. Temu też cztery razy byłem na Bohemian Rhapsody i strasznie mnie to urzekło, więc Emocje w sercu dziecka. Tylko uwaga, bo wtedy można cofnąć się w czasie emocjonalnie właśnie i zobaczyć, jakie życie było słabe, że tak powiem, ale ogólnie tak. Dobrze przeżyłeś, nie znaczy Tygrys szaszował ze mnie, kurde, to nie miałem konsoli, było słabo, bo babcia na mnie krzyczała. Ale miałem magnetowid. A to przecież nie powiedziałem czegoś takiego, to jest twoja nadinterpretacja. Nie, ja tylko pokazuję, że kurde, mogło być gorzej, no. To zawsze, no to of course. Nigdy nie narzekam. No. Z książek Ślepowidzenie Roberta Wattsa. Polecam wam jako mega fajny SF, taki przemyślany dogłębnie. To mówimy książki, ale się nie powtarzamy. Ale mieliśmy inne powiedzieć, tak? Nie, no to już teraz jeden nie, już, nie, bo ja czytam takie inne, że to nie będzie ciekawe. Ile czytacie książek jednocześnie? Ja maksymalnie 3 się staram. Teraz jakieś 3 mam też. Ja tak sobie na 8 daję limit. No tak jeszcze nie widziałem, że masz 7 audiobooków, 7 e-booków i 7 normalnych, ale to... Tak, tak. Znaczy 8 to mówię drukowanych, znaczy taki nie, tak, do tego faktycznie. Tak, na poważnie 3, tak, na tak po trochu to z 10 będzie, no. Znaczy ja teraz zauważam, że faktycznie kupuję czasami nawet, niektóre książki kupiłem ostatnio w wersji i drukowanej, i audiobooka, i e-booka. Za każdą osobną zapłaciłem. Chciałem tak mieć po prostu. Nie? The Secrets. Ruby. Bo mogę. W Rubim dobre stawki są. Już po 22, no Ruby kurwa. Dobrze. Co dalej? Ale właśnie, dla mnie, nie wiem na ile ten wątek jest ciekawy, słuchacie audiobooków, podcastów? Bo dla mnie ten rok był takim rokiem przełomowym, gdzie przełamałem się do audiobooków i zacząłem słuchać. I są takie konteksty, najczęściej ja to robię, kiedy jadę samochodem albo kiedy jeżdżę rowerem po lesie, gdzie słucham audiobooków, właśnie częściej audiobooków są niż podcastów chyba. I sporo pozycji dzięki temu połknąłem i to jest bardzo takie dla mnie inspirujące i fajny, nowy sposób przyswajania wiedzy. Ja odpowiem, mogę? Nie. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Nie no, przepraszam. To ja powiem, ja nie słucham w samochodzie, bo jak jadę, to jadę. Bo skupiam się totalnie na imersji, na byciu jedną istotą z maszyną i audio mi przeszkadza. Ja słuchałem dużo, audiobooków nie, podcastów słuchałem. W tym roku przestałem, nawet swoich nie słucham. Na YouTubie oglądam tylko swoje vlogi, podcastów nie słucham teraz żadnych aktualnie, dlatego że zauważyłem, że jak w te podcasty się wkręciłem, to przestałem mieć czas to, co ktoś napisał na mój overthinking. I teraz
wolna chwila każda jest dla mnie na mój overthinking albo na słuchanie Queen, to akurat od miesiąca. Podcasty, z nimi jest taki problem, ja ogólnie zachęcam bardzo do spróbowania, ale z nimi jest taki problem, że większość jest słaba. Jest na siłę. Większość podcastów, być nie wiem, czy te, które dziś nagraliśmy, mamy nadzieję, że nie, w ogóle tak. Nie mają szacunku do słuchacza. I ja czuję się czasami okradany z tego czasu, jak ktoś... Tylko ja mówię brzydkie słowa, bo chcę znowu powiedzieć. Możesz. A to mój kanał. Jak ktoś po prostu pierdoli mi przez 15 minut, zanim w ogóle przejdzie do rzeczy, i to mnie strasznie denerwuje. Wtedy zamiast mieć relaks i wiedzę, to mam po prostu same nerwy. Więc aktualnie nie słucham. Choć można znaleźć fajne i akurat na zawodprogramista.pl/podcasty swoją listę rekomendowanych podcastów wrzuciłem. Choć i tam znajdują się czasami odcinki, które po prostu są bardzo irytujące. Nie, no problem jest, jeżeli ludzie oglądają się kursów, jak robić content, a nie mają nic do przekazania, czyli mają całkiem niezłą formę czasem, a tam za tym nie stoi, jest to na siłę, tak, bo kazali jeden na tydzień, czy tam na ileś wypełnić, bo taki jest wzorzec w książce zapisane, że to wtedy działa? Może tak być. Dlatego na przykład w moim DevTalk, po pierwsze, nigdy nie było odcinka solowego, może będą, ale to będę starał się jakoś tak to kondensować. Vlogi są w miarę krótkie i zawsze mam swoją listę punktów do poruszenia. Czasami dostawałem informacje o tym, że ale tam nie będę oglądał, jak jakiś debil wciska start w Toyotce, ale to jest, to czemuś służy, to ma swój cel i ten cel został osiągnięty. To był, nie powiem, że to był celowy zabieg, bo nie, ale tak wyszło akurat dobrze, teraz to ma swój cel, że są też wstawki inne, ale ogólnie w każdym vlogu jest cała lista w moim to-do-iście i ja to po prostu odhaczam i to wszystko mówię, więc wiem, co jest do przekazania. A to nie jest takie pierdololo. Ja nagrałem swoje podcasty tylko solo wszystkie. A ja nie mówię, że to jest źle, tylko wtedy często można, znaczy jak wiesz, co masz do powiedzenia, dlatego właśnie dałem kontrprzykład tych vlogów i już mam listę rzeczy, które chcę przekazać. I robię tak, żeby z tego wyszło 12 minut czy 13 minut, niezależnie od tego, jak dużo tego jest. Natomiast zdarzają się, i dostawałem pytanie, dlaczego właściwie w podcastach DevTalk, to w sumie to w tym naszym trio też tak trochę jest, że właściwie tam prawie mnie nie ma. Bo ja mam tyle innych mediów, w których się udzielam jako ja, że podcast postanowiłem zrobić taki, żeby pokazać bardzo ciekawe osoby po prostu na moich kanałach. Dlatego ja tam zwykle jakby wyciąć moje wszystkie kwestie w moim podcaście, to by ten podcast miał prawie taką samą długość. Właśnie dlatego, żeby pokazać inne osoby, które uważam, że mają coś ciekawego do powiedzenia. I to w sumie od razu powiem, że 2 dni temu nagrywałem podcast właśnie i w poniedziałek powinien się pojawić normalny odcinek podcasta DevTalk i tak już co 2 tygodnie dalej to powinno się dziać. O. Jeszcze kończąc wątek audiobooków, ja używam Audible do książek angielskich i Audioteki do książek polskich. I na przykład słucham ostatnio Quo Vadis Sienkiewicza w wersji polskiej, jest świetna. No Sienkiewicz cały, Jezus Maria. A Audioteka chciała ode mnie kupić moją książkę i wrzucić. To może bym przeczytał w końcu. Bo on tylko poleca innym, a sam nie przeczytał. Nie, no. Ale serio z tym Sienkiewiczem? Tak. O, to jest naprawdę najlepiej. Sienkiewicz. Ja czytałem Ogniem i Mieczem, czytałem 7 razy, Krzyżaków czytałem 8. Koledzy się śmieją, że dlatego, że nie zrozumiałem, ale to nie do końca tak. Dobra, wątek jakiś kolejny, szukamy jakiegoś patternu, który się powtarza w... Cześć, mam 15 lat. Czy 150, bo to udzina. Chciałbym robić strony internetowe na zlecenie, tylko nie mogę ogarnąć, jak się rozliczyć, jakiś pomysł. To nie rób, jak nie wiesz, jak rozliczyć, to po co robić? Jeśli można w wieku 15 lat zrobić działalność, to nie wiem, czy można. Ale to chyba nie jesteśmy kompetentnymi osobami, żeby odpowiedzieć. My to lepiej, żebyśmy się w prawo nie mieszali. Nie, z ciebie ktoś tu się śmieje, że nie czytałeś Krzyżaków ani Quo Vadis. A to Marcin, to ten, co ci nie lubi. Ja miałem taką frustrację. Masz swojego pierwszego hejtera. Jeszcze nie masz social media, masz hejtera. Ale to daj mi to. Tak, proszę. Szczerze, miałem dużo zajęć pozalekcyjnych w szkole średniej i streszczenie lektur, to jest to, co mnie uratowało, żeby zdążyć różne ciekawe rzeczy zrobić. Natomiast a propos tego autora, którego wspomniałeś, bo trzeba pamiętać, że jakby to, co on pisze, modeluje pewien mindset, który wcale nie jest pożyteczny dla ludzi w tym kraju, moim zdaniem. Sienkiewicz? Tak. Po drugie... No, to
to odrywasz z kontekstu, w którym to powstawało. Wtedy to było bardzo pożyteczne. O, właśnie, to jest niepożyteczne w konsekwencji tego. A dwa... Zabia to taki patos taki straszny, który wtedy... No i tak, tak się tam kończyło. A dwa, trzeba się zastanowić, bo jest troszkę przekłamanie historii, bo pisanie o pewnych czasach z perspektywy jego czasów powoduje, że nam się wydaje, że tak było przez setki lat, a to wcale nie jest prawda, jest pewne przekłamanie historyczne się dzieje i troszkę nam się... Ale nieważne, to jest tak temat mega głęboki, mega ważny i... Tak samo jak postrzegać Bohemian Rhapsody jako biografię Freddiego. Czym nie jest? Tak samo no, książki Sienkiewicza nie są podręcznikami historycznymi. Tak, ale wytłumacz to małemu dziecku, które jest naiwne. Morał jest taki, trzeba bardzo uważać, co się pakuje sobie do głowy. No to oczywiście, to pociągnijmy ten temat, bo tu padło pytanie, kto wam ostatnio, ale kurde się jakieś... To po pierwsze, bo słabo dałeś, Marcin, daj maila i masz za ślepkę, Sławek ci dał, hejtujesz Sławka i tak trzeba właśnie ten... Jak zaczynam... Po godzinach będzie ban. Nie jest smutno, bo nie mam hejtera. Po godzinach będzie ban, ale na razie pisz maila, dostanie za ślepkę. Było pytanie odnośnie... O czym mówiłeś? Że trzeba uważać, co się do sobie do głowy ładuje. Mm-hmm. Było pytanie odnośnie, kto wam ostatnio zaimponował. To ty myślisz? Dawaj. Mirek Burnajko mi imponuje. Bez zastanowienia. Tak. Jak nie oglądacie vlogów Mirka Burnajko, to musicie też spróbować. Miro Burn na YouTubie. To Mirek tak. Mirek jest zajebisty gość. Jak coś oglądał oprócz siebie, to właśnie Mirka. Ale żeby ktoś... ja nie lubię słowa imponowanie i inspiracja. Nie będę się teraz mieliśmy o tym z Andrzejem długie dyskusje wczoraj, z Mirkiem zresztą też. Dużo drobnych rzeczy. O, Java Dev ma mi się zgłosił, że będzie moim hejterem. Dzięki, Mateusz. O, Mateusz, hello. W ogóle Mateusza polecam karciankę, słuchajcie. IT Startup, karcianka. Mogę reklamować? Mogę reklamować. Tak, bo tak. IT Startup, świetna karcianka. Graliśmy sobie z żoną i super była zabawa. Ja też mam. I takie kombosy można robić, wykładasz tam komandosów. Sobie wyobrażałem, że gram pod tego tam po prostu. Ale ci panowie mnie imponują, tak cały czas jeszcze mi się kręci. Imponuje, nie wiem, kto zainspirował. No, inspirację największą, jaką miałem od bardzo dawna, to w Bohemian Rhapsody właśnie. I to bardzo mocno na mnie wpłynęło. I dzięki temu chcę w przeciągu 3 następnych lat wystąpić przed 5000 ludzi w Stanach. Na jakimś stadionie z prezentacją o gicie. 5000 warto jechać w ogóle tam? Tak. Na początek tak, żeby krzyczeli razem ze mną, ja będę mówił git, a oni będą krzyczeli push! To ciebie nie zaproszę. Już tak, git, push! Tak, git, push. I to właśnie w sobie wczoraj z Andrzejem wymyśliliśmy zajebisty sposób po wyjściu z kina. Albo nie, ale to się kiedyś stanie. Powiedz Andrzej, jak było na Slayerze. Patrz. Slayer. Mówiłeś, patrz. Wchodzimy wczoraj do pokoju, Andrzej mówi, będzie. Będzie Brothers. Będzie Brothers. Tak, git, push. Powiedz o tym zespole. Slayerze? No, jak miałeś bluzę. Aha, nie miałem, pojechałem na koncert Slayera przedwczoraj do Łodzi i uświadomiłem sobie, że ile t-shirtów z metalowymi tam zespołami, to mam sporo. Nie miałem bluzy jakiegoś tam, nie wiem, czarnej z kapturem czy czegoś z metalowymi rzeczami, więc założyłem tą, nie wiem, pewnie ktoś kojarzy, to jest programistoku, jest taka bluza, z tyłu ma napis git pull, takim fajnym stylem napisanym, to trochę zajeżdżającym jakimś metalowym tam tekstem. Były pytania, czy dobrze ta kapela gra, nie? Także mówiłem, że git pull dobrze gra, taki trochę def, nie? Jakie luźne tematy, jakieś koncerty w przyszłym roku? Mam bilet. No na? Na Metallicę. Jaki? Taki najlepszy. Z wejściem na backstage, tak. Death Metal. Death Metal. To mam. I co jeszcze? Czyli ja będę na płycie na Metallicę bił brawo, a ty będziesz wtedy z chłopakami na scenie. Tak chcę. Tak będzie. Nakoksowany? Nie, ja nie piję. Ktoś idzie? Ja Metallica, Morcheeba i Rammstein na razie. Ja myślałem Rammsteinem, ale nie wiem. Destroyers będzie taka stara kapora trashowa, miała reaktywację, ale to pewnie tylko ja to znam. Do lubi przyjeżdżają. A oglądaliście ten film Dominator? Polski film.
Jak się nazywało? O właśnie, o czterech chłopakach, czy pięciu, jeden ginie w wypadku wózka widłowego i reaktywują w mojej miejscowości zespół, biorąc dofinansowanie na szerzenie jakiegoś folkloru. Brzmi dobrze. Mega dobry, pamiętacie tytuł? Podpowiedzcie, jak się ten tytuł nazywał. Eksterminator, tak, polski film. Mega polecam zadychę sobie na jakimś Ipla, czy tam czymś obejrzeć. Taki naprawdę słowiański, polski klimat w tym filmie jest taki zajebiście śmieszny. To właśnie, Java Deathmat mówi, że bo ty Java Deathmat chyba grałeś w zespole metalowym, tak? Coś mi się kojarzy. Że... Nawet mam płytę Mateusza. Kiedyś mieliśmy spotkanie razem, to wracając z Warszawy i leciało mi. Głowa bolała, ale leciało. Ktoś pyta o Tula. Ja się spóźniłem się na bilety na Tula, dalej niby są bilety na Tula, ale są tak po bokach sceny, że będę widział. A ja będę w ogóle w tym roku na Woodstocku. Jak ktoś się wybiera na Woodstocka, to możemy piątkę sobie przybić. I może Maćka nam mówi, ale nie wiem. No mnie żona chce jechać sama. Słuchaj, jeżeli wam odpowiada luźna atmosfera, która się teraz tu zrobiła z jakiegoś powodu, to dajcie łapki w górę, co? Post-apokaliptyczny death metal. To w ogóle najlepsze, co może być post-apokaliptyczny. Queen symfonicznie napisał. Queen symfonicznie fajny. Byłem, idę drugi raz dziś, za tydzień. Ale tam jest napisane, że tam jest śpiewający aktor. Boję się tego. Fajny jest. Fajny jest, to jest taki Freddy na 200%. A, bo to nie jest teraz Łódź, to się nazywa Poland Rock teraz, tak? Zaraz będzie ciemno, no właśnie. Czy ktoś układa kostkę Rubika? Nie. Śrubokrętem tylko. Musimy córce zaimponować. Tak, jest na Woodstocku dużo ludzi będzie chyba, tak? Rozumiem, że to łapki to właśnie to było na pytanie o Woodstocku. Moja Gosia, idziemy razem. Hello Gosia, to moja żona pojedzie z nami. Ktoś może ma jakieś jeszcze pytanie? Ja, Gosia, ja ci nie mówiłem, że na koncert Destroyer, to przy okazji mówię. Jakiś sport? Sport to mord. Szachy. Sport? Basen, czytanie. Gosia, okej. Fajnie, że to z Gosią pokazałem. Ja sobie biegam interwały, strzelam sobie dynamicznie, jeżdżę po torze, tai chi zacząłem uprawiać i od 5-7 lat metodę Feldenkraisa sobie ćwiczę jako taki rodzaj dbania o ciało. To tyle. Czym, Sławek, jeździsz? Tylko weź, zmieść się w 17 minutach. To zaczęliście. To nie są pytania, które się Sławkowi zadaje. Nie, to... Tramwajem. Powiedzcie o waszych największych wtopach w karierze. Wtopy w karierze. Miałem jedną, ale to już opowiadałem o tym, znaczy miałem dużo, ale to... Po programistycznej karierze, bo mnie teraz tej działalności, którą teraz mam, śmieszne jest to, że za każdym razem cokolwiek się nie dzieje, jest wtopa. Zawsze coś nie działa. Jakiś launch, jakaś promocja, jakaś dobra reklama, zawsze coś padnie. Albo to jest sklep, albo to są płatności, albo to są landingi, coś zawsze pierdzielnie. Na przykład platformę, na której mam swój sklep, wybrali sobie najlepszy dzień, żeby paść i to był Black Friday. Na szczęście ja nie uznaję zniżek w Black Friday, więc nic nie dawałem, ale przez pół dnia szopu nie działało. Porady dotyczące startu jako prelegent, o tym był odcinek podcasta, zapraszamy do DevTalk Trio. Też możecie sobie wrzucić na YouTube'a moja prezentacja, jak prezentować swoje pomysły przed IT i biznesem. Tam jest taki poradnik, takie moich kilkanaście trików, jak sobie zbudować prezentację, jak się przygotować do wystąpienia, jak to przeprowadzić. Taki ekstrakt tego, co ja stosuję, tam sobie znajdziecie. Jak ktoś zainteresowany ogólnie prelegenctwem, to zapraszam na devstay.pl/speakers. Jak przykuta z S, speakers z S. Tam on się znajduje, na razie było dwa razy takie legendów i ktoś tu może jest na czacie, kto był ostatnio w weekend, to jest coś pięknego, co tam się działo. Faka. Często mieliście obawę, że to, co chcecie robić, kiedy obcina, no kurczę, jak to zrobić? Tutaj widać lepiej. Mhm. No bo to za wąskie. Często mieliście obawy, czy to jest to, co chcecie robić, kiedy zaczynaliście. Mieliśmy dzisiaj w ogóle też odcinek o tym, że nieważne co robisz, pasja przychodzi, gdy osiągasz odpowiedni poziom kompetencji. Tak? Bo dlaczego ktoś się pasjonuje uprawą pieczarek i może o tym gadać, a ja mogę gadać 3 dni o oponach? To nie ma znaczenia co robisz,
jeżeli odpowiednio to robisz, to to wszystko jest ciekawe. O, Anna była na speakersach, dzisiaj nawet o Annie rozmawialiśmy chwilę. Siema, Anna. Jak długo by najdłuższa metoda? Najdłuższa metoda? No, długa była, tak. To, co powiedziałeś o pasji, w sumie jest taki gość, Cal Newport, on napisał książkę Deep Work oraz wiele innych książek. I w sumie to, co powiedziałeś, pierwsza słyszałem u niego, że pasja przychodzi z czasem i w sumie u mnie z programowaniem tak to zadziałało, że programowanie na początku po prostu było kolejną jakąś tam rzeczą, którą próbuję robić, której nie umiem. Jak się okazało, że zaczynam umieć, to to wtedy się przerodziło w pasję. Więc warto jest dać sobie czas, aż ta pasja faktycznie się narodzi. Nie oczekiwać, że z nią się rodzimy sami. Ktoś bardzo by chciał, żebyśmy raz w miesiącu takie spotkania robili. O, jest Robert, który też był na speakersach. Yo, Robert. Raz w miesiącu takie spotkania. Ktoś... No to zrzuta na hotel, bo... Nie no, stać na hotel, spokojnie. Czasu nie ma. Żeby do tej Warszawy nie trzeba było tak przyjeżdżać. Do Luszy. Ja czas będę miał też na spotkanie. Jak zbuduję swoje studio, to tam... Ja będę pierwszy, dobra? Dobra, ja cię wyprzedzę. I kto pierwszy zbuduje, tam jedziemy na Centrum Dev Talk Trio. A daleko. Ja studio już mam w garażu. Tylko jak ktoś spuszcza wodę w kiblu, to słychać. Nie, to co? Było pytanie o game dev, więc ja się teraz wypowiem, że... Bo parę spytał, czy byliśmy zainteresowani, albo czy robimy, więc ja nie robiłem. I szczerze mówiąc, poza takim okresem, nie wiem, bycia nastolatkiem, kiedy chyba każdy marzył o tym, żeby pisać gry, to przeszło mi to dosyć szybko. Bo chyba pisanie gier to jest jedyna działka programowania, gdzie naprawdę intensywna matematyka jest wykorzystywana. I to nie tak, że nie lubię matematyki, bo bardzo lubię, ale wydaje mi się, że tak na co dzień to nie chciałbym programować gier z tego powodu. Ale na przykład są takie projekty growe, karciane, które implementuję sobie co parę lat, na przykład Zombiaki 2 sobie implementuję i jeszcze nigdy nie zaimplementowałem do końca, ale jest to coś, co zawsze mi daje pewne takie wyzwania, jak to zaimplementować sensownie. To ja się zewnętrznie, bo na studiach chciałem robić gry, mi się wydawało to fajne. I kupiłem sobie, wtedy były 3 tomy takiej serii Perełki programowania gier, teraz jest więcej. Przeczytałem to i miałem kaca moralnego, przez kilka lat nie grałem w żadną grę. Jak zobaczyłem, jaka tam jest pod spodem szopka i łuda, jak zobaczyłem, że w Doomie jedynce, w którego grałem w wieku tam, nie wiem, 13 lat i się bałem, jak jest, że potwór ma punkt XY i gracz ma XY i idzie po linii przechodzonej przez 2 punkty, idzie jak debil do przodu, jeżeli po drodze ze ściany, to maszeruje w ścianę, jeżeli przejdziesz bok, to on wejdzie w drzwi, idzie na ciebie i strzela, tak? To jest taka inteligencja potworów w Doomie, a ja myślałem, jak to przeżyć, a tak się potworów, jak to przeczytałem, i parę innych gier, którymi się strasznie jarałem, zobaczyłem, że pod spodem to jest szopka z wydmuszka i sznurka z opowiązałki. Rzuciłem to w cholerę. Ale na DevTime Speakers teraz w minioną niedzielę Weronika, programistka gier właśnie, miała bardzo fajną prezentację na temat, jak gry grają na naszych emocjach i nas oszukują. Po prostu odarła to wszystko i król jest nagi. Na przykład jak masz tylko jednego HP-ka i lecisz na bossa, to tak naprawdę masz tych HP-ków dużo, ale myślisz, że masz tylko jednego, żebyś go zabił. Wtedy jesteś 3 razy silniejszy. Mhm. Zależy od tego, który raz próbujesz go tam załomować. Możesz się dobrze bawić, tak? No tak, że to jest po prostu gra taka, no w sumie to, co powiedziałem, na emocjach. Strasznie późno się zrobiło. To jest wszystko kłamstwo. Ciekawostkę czytam sobie u Hitchcocka, jak on grał na emocjach. Okazuje się, że w grach jest samo stosowane. Powiedziałem koledze, który jest level designerem w ogóle Uncharted 3 zaprojektował i parę innych takich dużych gier, w ogóle z Lubina chłopak, rysuje koncept arty i levely. I mówią, oni to stosują. Mianowicie technika polega na tym, że nadnercza nasze wyrzucają hormony stresu raz na 4 minuty. One, nie jest tak, że te hormony się sączą cały czas nadnerczą. One się ładują, jest wytrysk do krwi i się ładują znowu 4 minuty. I u Hitchcocka te sceny grozy były oddzielane 4-minutowymi scenami spokoju, żeby się naładowało od razu. Bo jak ciągle masz stres, to mechanizm się wyłącza, odparnia się, to jest nieciekawe. No i dokładnie tak się dobre levele projektuje, że sobie strzelasz, później spokój, oglądasz tam zwierzątko i znowu strzelasz i tak dalej. To jest przeliczone, wyliczone, żebyś był cały czas na kortyzolu sobie jechał, czy na czymś tam jeszcze innym. Także to jest jeszcze głębiej. I chciałem zaskoczyć kolegę tą wiedzą, mówimy, to wiemy, to jest oczywiste. Sukin kot.
Bardzo polecam swoją drogą DevTalk sprzed chyba 3 lat z Przemysławem Czatrowskim, który pracował przy Wiedźminie. Bardzo ciekawe, pokazujące, jak wygląda praca w game devie. Zarówno blaski, jak też i cienie. Bo to nie jest tak różowo, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Kiedy będę na meetupie DDD? Będę 6 grudnia bodajże. Będziemy mieli sesję event stormingu. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca. Dużo pytań o bootcampy. Ja w ogóle zatraciłem się w tych bootcampach. Ja nie wiem, jak wygląda rynek za bardzo. Było pytanie, czy mamy kogoś po bootcampie w firmie, więc u nas nie zatrudniamy juniorów niestety, znaczy stety, ale no więc nie mamy. Ale jeśli chodzi o ten nurt, że ludzie wchodzą w świat programowania, będąc z innych branż i pewnie to na tym czacie jest sporo takich osób zainteresowanych, to ja osobiście uważam to za pozytywny trend. Znaczy złożona sprawa oczywiście, ale uważam to za fajny trend. Myślę, że wzbogaci naszą branżę mocno. Mi się to wydaje super, to co jest niesuper, to ewentualnie nieetyczne postępowania firm, które chcą wykorzystać ludzi zdeterminowanych i zdesperowanych czasami. Znaczy, ludzi brakuje w branży, to jest bloker dla rozwoju gospodarki w tym kraju, tutaj nie ma innego przemysłu, więc jak najwięcej was powinno chcieć. Po drugie, wszyscy znajomi dyrektorzy narzekają na jakość kształcenia, ale mimo tego zatrudnia się każdego, bo jest taka potrzeba. Więc tak, idea jest słuszna, mogłoby być lepiej to merytorycznie zrobione. Wyliczenia, że rocznie bodajże 70 tysięcy ludzi brakuje, znaczy 5 tysięcy ludzi brakuje na rynku pracy. A to jest mocna strasznie teoria, że zatrudnia się każdego, bo... Sławek, mam propozycję do pracy, w ogóle nie chcę coś w ogóle, po co? Ale cieszę się, że nie sądzę, że miał predyspozycję, absolutnie, nie. No ja też przeszedłem ten... Że nie przeszedłbym rekrutacji, poległbym na drzewach. Podejrzewam, żebym po pierwsze się nie dostał, a po drugie naprawdę szczerze, gdybym się miał dostać do Google'a i miał to pracować, to bym nie chciał po prostu, to nie jest to coś. Sławek, Andrzej, piszecie kod jeszcze, czy raczej zarządzacie projektami? Ja piszę nawet od ostatniego DevTalk Trio więcej niż wtedy, aczkolwiek to nie jest full time, to jest gdzieś tam pomiędzy, nie wiem, w sumie nawet ciężko na czas przeliczyć. W okolicach połowy lub trochę mniej niż połowy mojego czasu pracy. Tak. Ja nie zarządzam projektami, mam ludzi, którzy zarządzają nimi. A kod piszę sobie niekomercyjnie. Teraz na przykład biorę udział w ciekawym projekcie. Duża firma chemiczno-medyczna, właśnie największa na świecie, przerabia soft do szukania leku na raka, zbierania danych z eksperymentów, o tym się szuka. I tam na przykład ja nie chcę wynagrodzenia za to pobierać, że robię to, bo chcę to robić. Także jakby zarobkowo jakby czymś innym się zajmuję. To o tym Google się sporo pojawia. Mi się wydaje, że to jest wielka szkoda dla branży IT w Polsce, że bezmyślnie są kopiowane bardzo różne praktyki z Google'a, z Facebooka, z Microsoftu, tak bezmyślnie właściwie do różnych firm, nie zwracając uwagi na cały kontekst, dlaczego te praktyki zostały do danych firm wprowadzone, jakieś, nie wiem, przedszkola w siedzibie firmy, jakieś zjeżdżalnie, jakieś kurde śniadania firmowe i tak dalej. Dlaczego i po co te praktyki są w tych firmach tam obecne i dlaczego to może zaszkodzić w Polsce właśnie, gdzie ta kultura jest inna i dojrzałość branży też jest inna. Ale przeszczep kultury nie jest problemem jakimś szczególnym, to jest jedno pokolenie. No właśnie, czyta książki. Ciekawe, to nie jest problem, przeszczep kultury. Jak to przeszczep kultury? To teraz totalnie nie rozumiem. No to, że gdzieś jest jakaś kultura taka, gdzieś jest taka, jakieś zachowanie nie pasuje między kulturami, może przeszczepić tą kulturę w ciągu jednego pokolenia. To co Bismarck zrobił. No to branża w Polsce jest nawet młodsza niż jedno pokolenie. No to okej, no to oni zaczęli przeszczep. No i to jest okej. No okej. Nie mam siły. Polecam bardzo temat cybernetyki społecznej. Profesor Mróz, nie żyjący już,
za tak zwane komuny było bardzo mocno finansowane badania nad tematem cybernetyki jako nauka o sterowaniu społeczeństwem. Dużo PDF-ów, można znaleźć książek tego człowieka, dużo na YouTubie filmów. Dużo jego uczniów gdzieś coś robi w różnych dużych organizacjach, więc to nie jest jakiś duży problem, mi się wydaje. Zmiana kultury to jest kwestia inżynierii. No, to ciekawe, wrzucimy później w linkach. No, chyba ty. Nie wiem. Jak wrzucicie, to ja wrzucę, dobrze. Strasznie już plecy wolą się wślepiać w te literki. Konkretny tytuł? Nie pamiętam tytułu. Cybernetyka społeczna, taki dział nauki. Było pytanie, kawa czy yerba? Tak z takich luźnych pytań. Piłem yerbę jeszcze, jak to nie było modne. W 2006 roku miałem pierwsze podejście. Kupiłem sobie taki ten róg bawoła obity w skórę i 3 kilo yerby. To ponad 2,5 kilo poszło do kosza. To źle robisz, bo to mąż na byka musi być. To można. Potem miałem powrót w 2010 do yerby, znów 3 kilo na zapas. Tym razem na pewno się uda. I znów jakieś naczynie, i tylko ja nie wiedziałem, że to trzeba myć. Potem tak dziwny posmak się robił, że to spleśniało, ja to piłem dalej. I zastanawiam się teraz nad trzecim podejściem, bo bardzo dużo piję kawy i lubię coś pić. Kawa z masą. Bulletproof? Jeszcze nie próbowałem. Nie, bulletproof to ja nie. Mi chodzi o to, że czegoś było dużo. Jak piję kawy duże, one mogły być słabe, byle było ich dużo. Yerba ma to do siebie, że jej może być dużo. Ja uwielbiam kawę. Chłopaki w firmie mnie zarazili z Chemexu i w ogóle te alternatywne metody parzenia kawy są super. Kawa w ogóle smakuje cudownie. Pedros Północny też jest dobry. Wschodnia ta półka w Biedrze, dolna. Wschodnia Polska, wschodnia półka w Biedrze. Byłem na kursie parzenia kawy, parę godzin, które da się streścić w pół minuty. Taka kawiarka włoska, taka skręcana. Myk jest taki, że się wlewa wodę o temperaturze 86 stopni. Świeżo prażona kawa. Kupuję taką fajną kawę. Mnie na przykład bardzo smakuje z Hondurasu, bo nie jest kwaśna. Ma czekoladowy posmak. Świeżutka, tam do miesiąca najwyżej po prażeniu. 3 minuty to gotujemy od temperatury 86 stopni na dzień dobry. Wychodzi doskonała. I od tej pory żadnej na kawę mi nie smakuje, więc na pytanie, czy pijesz kawę, powiem nie, bo tylko w domu mi smakuje, każda inna gdzieś tam w korpo jest niedobra i na stacji paliw jeszcze gorsza. Yerbę kiedyś piłem, ale jakoś przestałem. Natomiast powiem wam, czystek. Kiedyś się pomyliłem, zamiast zrobić sobie yerbę, nasypam sobie czystka. Czystka się normalnie sypie łóżkę, mało, a nasypam tego dużo. Miałem jeden z lepszych czasów na wodnicy potem. Pod kątem takiej percepcji. Ja jeszcze lubię Club Mate, są tutaj ta yerba na zimno gazowana. Jest taka wersja yerby mate w smaku coli. Tylko żona mi wszystko wypija w domu i to szybko znika. Ja kiedyś się bardzo cieszyłem, że Białystok jest odporny na takie wynalazki, już nie jest, już jest hipster jada. Ja zostaję takim Białostok i chodzę po tych knajpach, kupuję sobie te kawy, w sumie jak już płacę 12 zł, to niech ona będzie faktycznie, żeby jakieś tam dziecko w Kenii ją wykopało, a nie ja. Na półce w Biedrze, ale staram się, żeby to nie miało znaczenia. I dlatego na przykład jak gdzieś jadę, biorę sobie kawę na stacji i jest zajebista. Jak przestanie być... To nigdy cię nie poczęstuję moją kawą, bo przestaniesz pić syf wtedy. Słyszałem, tak. Już takie groźby. Lepiej, mam nadzieję. Lepiej się nie uświadomić. No. Tak samo z winem, z whisky, z jakimiś takimi rzeczami. Ja po prostu chcę być zaspokojony pastewnymi produktami niskiej jakości. Do kawy warto sobie dosypać L-teanina, lewoskrętna teanina, to jest wyciąg z zielonej herbaty, który zmienia metabolizm kofeiny w taki sposób, że u mnie kofeina powoduje drżenie mięśni i rozbieganie myśli, natomiast po połączeniu z L-teaniną, to można kupić na Allegro, od Swansona nawet, suplementy. U mnie to powoduje jakby szerszy cache, więcej rzeczy naraz mogę zmieścić w głowie i głębiej. To się przez około godzinę taki stan utrzymuje, nie ma drżenia mięśni. No niektóre osoby w ogóle nie działa, że ktoś bardzo dużo pije kawy, nie wiem, 6 dni, to w ogóle nie poczuje różnicy. Ja jestem w jakiś sposób wrażliwy na kofeinę, więc do spania tego proszku. Możecie sobie poczytać o L-teaninie, jak to sobie działa. To jest, no, bardzo fajny efekt daje.
Kamil się zna, coś mówisz źle. Ale to potem się wymienić. Mogłem przekręcić nazwę tej substancji. Mamy 7 minut jeszcze. Saunę odpalili? Zamówiono. Sauna zamówiona. Mamy 7 minut. 3 słowa do ojca prowadzącego. Patrzcie, jesteście tu prawie 2 godziny, cały czas jest ponad 500 osób. Ja pierdzielę, jak w Bohemian Rhapsody. Acetyl, what the fuck? Głupawka się włączyła, dobrze. Wszyscy już ten. Jak się poznaliście? Maciej, jak to było? Ja akurat wiem. Nas poznała Barbara Fosińska, którą bardzo gorąco pozdrawiam. Ona tego nie ogląda, bo nie zniża się do takiego poziomu. Ale tak, ja bardzo nie chciałem być... Nas też poznało się. W Londynie mniej miałem ciebie? Słaby internet. W Budapeszcie. Tak, o, Basia nas poznała. bardzo nie chciałem być trenerem. Wszystkie ośrodki szkoleniowe się do mnie zgłaszały i Basia poznała mnie ze Sławkiem. Mówiliśmy się na Skype'a i w 3 minuty po pierwsze zdążył zjebać mnie, że na motocyklu jeżdżę zamiast fajnym samochodem. Teraz mam fajny samochód. Po drugie namówił mnie, żebym prowadził szkolenia. Dzięki czemu mogłem zwolnić potem się z etatu, bo się okazało, że właściwie w ciągu jednego szkolenia mogę zarobić więcej niż przez miesiąc kodowania. A z Andrzejem, powiedz, jak w skali od 1 do 2, jak bardzo nie lubiłeś mnie przy naszym pierwszym spotkaniu? 0/10. Maciek jest fatalny przy pierwszym poznaniu. Wtedy byłem jeszcze bardziej. Tak. Wtedy nosił taką zbroję, taką twardą zbroję, żeby tylko miękkiego nie dotknąć. Pamiętam. Wtedy po prostu też byłem pijany cały czas. A wy jak się poznaliście? Was też poznałem, Masie? Zaprosiłeś mnie chyba na konferencję rubiową do Wrocławia. Ale już powiedziałeś, że gardzisz. Znaliśmy się wcześniej, byłeś u nas na konferencji. Bo ty przyjeżdżałeś regularnie na te czołowe spotkania w Wrocławiu. Tak. Ja tam słuchałem od ciebie początki moje z DDD. Pewnie gdzieś tam się kiedyś musieliśmy poznać przy okazji. A potem faktycznie zaprosiłem Sławka na konferencję rubiową w Wrocław RB do Wrocławia i Sławek zaczął... I pamiętam komentarz jeden. Do tej pory najlepsza prezentacja to kolesia z Java. No, koleś z Java na konferencji rubiowej to jest taka trochę postwarz, to była nasza prowokacja naszej konferencji. Tak, nie byłem rubistą. Ale społeczność rubiowa to jest taka, ma w DNA nienawiść do Java z jakiegoś powodu. A propos tego poznania się, bardzo zachęcam, żebyście obejrzeli wczorajszy mój odcinek vloga, bo czasami jest tak, że o, ty znasz tego, wszyscy się znacie naokoło i to faktycznie tak jest, tylko to wystarczy, żeby wejść w ten krąg, który, nie wiem, siedzi przed kamerami i potem sobie gada do 500 osób. To jest cała procedura, która trwa 3 lata. Nie, to jest jeden kroczek. Ty mówisz teraz w kontekście kogoś, kto nie jest offline. Mówisz w kontekście kogoś, kto jest offline cały czas. To wtedy faktycznie 3 lata można dreptać. Jak ktoś nie odrzuca internetu, to o wiele szybciej to idzie. Kto odrzuca internet? Mam maila. Na O2. Na Yahoo. Dlaczego Ruby nie lubi Java? To ma historyczne podłoże, bo w Java był taki moment, wydaje mi się, że już teraz nie jest takim problemem, żeby zacząć, nie wiem, prostą aplikację webową, to trzeba było przez tydzień konfigurować XML-a w stracach, żeby wyświetlić Hello World'a, a potem jeszcze, żeby baz danych podłączyć, to trzeba było drugi tydzień spędzić. Takie były czasy, w każdej technologii to było trudne, ale akurat tak wyszło. I wtedy pojawiły się Railsy i Railsy bardzo sprytnie były sprzedażowo ujmowane. Można powiedzieć, że koleś, który wymyślił Railsy, Ruby on Rails, miał mega smykałkę do sprzedaży, więc sobie po prostu ubrał jako target troszkę Java jako taki cel ataku. I tak już się ostało, ludzie zostali przeciągnięci. Ja byłem Javowcem, który został przeciągnięty na świat Rubiego. Tylko mi została sympatia do Java, ale z jakiegoś powodu świat Rubiego niespecjalnie trawi świat Java, bo się kojarzy z takim światem przekomplikowanym i takim zxmlizowanym. I... No, według mnie to jest niesłuszne, ale no tak, taka już jest sytuacja. Jakub napisał jedną rzecz. Jakubie, czy ja dobrze kojarzę, że byłeś pierwszym klientem kursu Gita Ever? Chyba tak. Teraz lag. Tak, Jakub, to mam dla ciebie coś białego. Powiedziałeś, że trzeba, że miałem coś rozdać. Pingaj do mnie na maila. Dziękuję za zaufanie i dla ciebie jest taki coś. A co to jest? To nie mam pojęcia. Ord Smart Finder.
Jak wygląda mój trening szachowy? Nigdy się już nie zgubisz. Pewnie pytanie do mnie, bo też trenujesz szachę. Ja warcaby. Trening szachowy wygląda tak, że ćwiczę tak zwane studia końcówkowe. To są takie trudne rzeczy do rozwiązywania. Przez 10 minut ustawiam sobie zegar, pozycję i próbuję robić takie zadanka. Poza tym pracuję z trenerem szachowym i spotykam się z nim tak raz na tydzień średnio. No i dobra, dziękujemy. Tak? Nie wiem. 11 sauna się grzeje. Bardzo nam było miło was gościć, czy odwrotnie? W sumie. Czy mamy szkolenie z optymalizacji MySQL? Tak, mamy na stronie botega.com.pl znajdziesz. Mistrz sprzedaży. Zawodnie. No bo pyta trzeci raz człowiek, no trzeba... A to jest ten moment, że się teraz używa takiej techniki sprzedażowej. Czy wam się podobało? Jak mamy, jak tak, to mamy dla was specjalną ofertę, tylko że nie mamy, nic nie sprzedajemy dzisiaj. No rozdaliśmy, o, książkę miałem się jedną swoją rozdać. A, książkę miałem rozdać. Czy ktoś chce książkę Async Remote o pracy zdalnej? Tylko że po angielsku. A to po białorusku. Jedziu, a chciałem podać maile, żeby się do mnie pisali, ale to ja nie ogarnę. Dajmy zagadkę. Zagłosujcie tymi. Ja bym zapytał, czy ktoś chce może to, ale to tyle osób nie napisze. To nie będę pytał. Dajmy jakąś całkę do rozmowy. Dobra, jak ktoś bardzo chce książkę Async Remote o pracy zdalnej, napiszcie maila na andrzej@arkansas.com. Dlaczego chcecie tą książkę? Króciutko tylko i powiedzcie mi, że będziecie pracowali zdalnie. Jak mi obiecacie, że będziecie pracowali zdalnie, bo przeczytałem tej książki, to jest duża szansa, że wam prześlę e-booka. Dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy firmie Lingaro za to, że to się stało z ich pomocą. I idziemy. Ja dziękuję Maćkowi za zaproszenie. A ja dziękuję. I za Sławkowi za świetne towarzystwo dzisiaj. Dzięki za towarzystwo, że się zorganizowałeś w ogóle. Dzięki, że drugi raz się udało i miejmy nadzieję, że będzie może po raz kolejny. 10 stycznia startuje DevTalk Trio podcast 13 odcinków. Walnara, my idziemy do sauny. Macie kąpielówki? Cześć. Z sauny siedzi bez wieśniaku. Dzięki. Dzięki.